Papa Chambi, Palam Jijabun Chepe, Kapsu, Saji Nipa, Nuji Chepe, Kapsu Papa, Nuji Tela, Shampe Gone, Garchin Sawatang, Sem Jeba, Malam Yonsu Drupa, Tedang Sum, Malam Yonsu Drupa, Drupa, Drupa. Teta sumne, tene tangbu, o shakpe gone, galchen salwa. Więc teraz będziemy omawiać modlitwę dobre życzenia Maitreyi. Jesteśmy w drugim punkcie, czyli jakby w głównej części modlitwy, która składa się z trzech części. Pierwszym jest wyznanie, które pozwala usunąć przeszkody, potem jest rozwijanie bodhicitty, a potem jest wyrażanie życzeń. Więc najpierw mamy wyznanie, które pozwala usunąć wszelkie przeszkody. Ta tangbun gacin sawa tenni semji wangdu jurbenna da ki dikpa chi jiba Sanji Jenghari Chinesu Dagi Teda Shabraji Sungare Tandi Tene Ndruwa Lungi Nale Sungyuare Chunam Hundu Yindro Yitzo Yin Sungyuare Semti Tangbu Hundu Ndrone Tene Tei Tone Lungage Chawa Kacheba Tela Tene Gewatan Dipa Lasoba Ndrugiyoba O te yita zuwa yin songwari. Yang tambi chu ngomba ganana songwari. Jiten naso leji ji teni semtang ti che ba songwari. Ta teni jiten tamji lele chungwari. Ta ti lela teni namba yin che nani semba yiji le dang. Sempa yijile te chebege sampa lunga ke lesne namba yin chene songwa o te yindu darin dana le semji wangdo churpa sene uzuba te sem sewa te kechenpa yinpa te tene lung chema ne ten yoba re la ten dana chambege malam ke nana ya songyoba Więc w tej części usuwania przeszkód pod wpływem pomieszanego umysłu dopuściłem się rozlicznych złych działań. Teraz w obecności Buddów wszystkie je wyznają. Więc tutaj, kiedy mówimy o umyśle, który jest pod wpływem w tekstach Vinaya mówi się, że wszystkie zjawiska pojawiają się z powodu intencji, czyli to jakby podkreśla, że nasze intencje, nasza motywacja, nasz umysł jest najważniejszy we wszystkim w tworzeniu karmy, jakby stan naszego umysłu jest najważniejszy. W tekstach Abhidharmy również mówi się, że cała karma, wszystkie zjawiska w świecie pojawiają się pod wpływem karmy. Są dwa rodzaje karmy. Jest karma taka wypływająca się z woli, czyli z naszego umysłu, a i jest też innego rodzaju karma, która powstaje pod wpływem naszego mowy i ciała, które bardzo często robimy bezwiednie, którą wykonujemy, są pewne działania, które wykonujemy bezwiednie. Ta karma wypływająca z naszej woli jest najsilniejsza, najbardziej wpływa na nasze życie, na karmę, którą tworzymy. I dlatego w tej modlitwie Maitreyi to ten rodzaj karmy jest jakby tutaj podkreślony, czyli to są te dwie linijki: pod wpływem pomieszanego umysłu dopuściłem się rozlicznych złych działań, tak? Czyli to, co zrobiliśmy umysłem, jest jakby tutaj wyróżnione. Tangbo sem di wangdu songa tere. Sem songa ke kapsula
지당가 샘나 남랑 섬지 미쳐봐 르바 이나야 다 대탐지 그 자와 추 되잡아 이나 다도 진배가 로 nga sinking it, did it, nga saw it, that was a big law. Or Tigi, Sam Danzinger, Lord T. Wangla, Tene, Tene, Numo Batamche Chumari, Della Tene, less about it. Leg Nani, Tata Shapa Pujuti, Tene, Le Dipa Migiwik, Le Tamche Shapa Puyori. Chitangi, Le Jang Sevekazule. Dipik let him jet tango jangu yore, did just like give it let him jet jangu. Timato, Tene, Dipa la dang, Gewa la cha, Debayena, Tayang Chadangre, Zimbare, Tayindu, Tene, Tartuke, Namjang, Top Tugumare, Yenaya, Gewa la chava, Dipa la dangati, Yapore, Tela Tele, Dipa Chigamarva, give it let Dugirva. Le tangbo pala yakore. Yenaya ta tigi shawat zo tabe kapsula, pena chuji geba ina, chuji gugurba. Chupacho le lepsa to trukin rode gumarba. Tene, trudi yagurba. Oh, chupacho lepsa to tarun trukin rode na, tene dogdiriba, the dogdiriba. Matigi, kangete, wa, tenda in the dogdi baggage. So, tenda in the tene, ta, Digbeg let him jig, Zawati Dangzina to your. That Shakwa Pujuti did it. That and then did Shingo Gudwa. Daki Dipachi Jibas, Daki Dipachi Jibas, some of the Karisana, then an answer Tangma, Sanju to the same Jebati, same Jintam Jesanjigo Companion Gurbish to the same Jig Yore. Rete Yenayang. Tene semchen tamjela sosuke dikpa maje sosuke gewa dup sosuke semge dingbode sanje ge tuda nisme ba restina pa ngot gugi war mato ge semchen tamje ge chapchene ngarang ge dene usu jamne ngatene dikpa chenthab ge shaya ti yongsig de dena pe masikale khabure sosu dikpa sosu sagure Sabre, Sosu Dipa Sosu Sabre, Tindu Sosu Dipa to Sosu Shabu, Jensua Miller said Jimbas Tangure, the Yenaya, Koransu Sakurva, Koransu Mazapatula, Teransu Segi Pumpo Reptamji, Don Pungjanaya, Koransu Mazena, Mugishiru. Oh, did it, Tindabu, Sosu said the Sosu Sakudua, Jenga said the Jenga Sakudua, then Najim. Daki dipa jipati, then daki, shabachi, pugugu. Tella tene, chanchu samba chambeki, daki dipa jipa, soante, that jimse mangbore, that jimse ko devoti, mangjita, which is ever in a tele. Jest to wyznanie złych działań. Istnieje wiele powodów, dla których takie wyznanie jest bardzo ważne. Krótko je jakby przedstawię. Po pierwsze, jeśli chodzi o nasz umysł, są różne rodzaje umysłu. Ten podstawowy, to jest jakby podstawowy problem, jest nasze przywiązanie do ego. Przez przywiązanie do ego pojawiają się klesia, przez klesia pojawia się karma i to są właśnie te pojawiają się, zaczynamy wykonywać jakieś działania, które teraz później trzeba oczyszczać. Kiedy mówimy o oczyszczaniu karmy, to tak naprawdę oczyszczamy nasze złe działanie. Musimy również oczyścić naszą zasługę. I gdybyśmy czuli awersję do naszych złych działań, a przywiązanie do naszych dobrych działań i zasługi, to nadal jakby utrzymujemy przywiązanie do ego. Przywiązujemy się do naszej zasługi, przywiązujemy się do tego, do tego i tworzymy kolejne klesia, czyli na przykład dumę, wobec czego, tak jak na przykład, kiedy chcemy
przekroczyć rzekę łódką, to kiedy po przekroczeniu rzeki łódką zostawiamy łódkę na brzegu, tak i idziemy dalej. Nie bierzemy tej łódki ze sobą jako jakiś dodatkowy bagaż. Tak samo tutaj oczyszczamy zarówno nasze złe działania, jak i dobre działania, bo w gruncie rzeczy u podstaw jest to, co mamy oczyścić, to jest przywiązanie naszego ego. Tutaj też mówi się wszystkie złe działania, których ja się dopuściłem. Ale oczywiście wszystkie inne istoty również dopuściły się przeróżnych, niezliczonych różnych działań. Oczywiście nie możemy wyznawać w ich imieniu. Nie możemy reprezentować wszystkich istot i wyznać je, te wszystkie działania za wszystkie istoty, niestety. Tak samo jak wszystkie istoty muszą same zjeść swoje pożywienie, tak samo są pewne rzeczy, które istoty muszą zrobić same za siebie. Nie możemy wszystkiego zrobić za nie. I tak samo jest w tym przypadku, dlatego my sami musimy zjeść swoje pożywienie, nakarmić swoje ciało. I tak samo tutaj możemy wyznać tylko swoje działania w tym momencie, bo tylko za nie jesteśmy w pełni odpowiedzialni i tylko je możemy w tym momencie oczyścić. Więc tutaj w tej modlitwie Maitreya oczyszcza, wyznaje swoje działania właśnie w ten sposób. Możemy zrobić to samo. Nie, a ty jesu, sanji cienga de chine su, sumbe ge kap su, tene, a ta, sanji cienga la, ngan chi sumbe kap su la, nema, chambe ki mhanam sumbe ge kap su, kazange shubay ba, ane, sanji, tamji, undu, chete, sitene, tene, tige chungdo la, kongi, mhanam de sumba res, sanji chumden dege sumba wa, Jawa Chambeke, Sanjay Tamche, Ondu Che Des, Dei Nundala, Dei Malam Sungpa Des. O Tere, Taan Dilak Tene, Yen Kare Tengyo Ar Sena, Tene, Ta Tanda De, Dikpa Shabe Ke Kab Inba. Dikpa Shabe Ke Kab Sena, Nyenbu Tab Ji Changgu Ar, Nyenbu Tab Ji. Nyenbu Tab Ji, Dan Denbe Gone, Dikpa Changwe Gone, Shakwa Ina, Dikpa Changma Ta Tubi Ar. Nyenbu Tab Ji Machangna, Dikpa thapa kakpore. Di indi ta nyembo tobi jiga nangi thangbo di tenji tobi, tenji tobi. Tenji tobi di dine yul thamba sanji ta janju sembe ka chungto la ngusu sam, ngusu am dine ji di dine deye chungto la shakpa puku wali, jerim jere. Di tenji, tenji tobi si. Ta diga jesu la ta sunjimbo tobi. Dikpalan jepa gugure. Dikpalan jepa mena shakpa phusana chak dhinshe gyore. Tine dikpa kaba thakare. Tine dharma dikpa thupa zhore. Rwa jepa meba la shakpa phugiyin labna gukho tangi yore. Tine dikpa thupa zhore. Tine thak marwa. Tine onega sem dhingna dikpa la dikpa imbre shene. Tine telan jepa gugure. Tine sun jimbaase. Dikpa ke shukti meba tangi. Dikpa te pambar cheba tala njepa gogo wa. Dikpa je sa, ta ngen juen de yun samde yun na, dikpa te nipa cheru cheru nroni, dikpa pel rogo wa. O, tela pel ya, kone kondo pel rogo wa kora. Tela tena sun jimba gogo de. Tene nyembo gore, nyembo la, tene don donba, khan donba, o tena jingi gewe ke le dupa, la sopa, tenzo la. Tene nyenbo re, dikpa soso soso ki nyenbo, so chepe ki nyenbo lo, so chapa tabo, ta te la sopa ta samji misha pale, te re. Tene sor chepe ki top te, tene shinche dikpe le meje pale, damba re, tamcha tembo, damba, te tene sor chepe ki top re.
아따 텐조 참아 참고고유도 산지에 쨍가리 치네 소 송네 되네 당보 땡지 떴다 살보지는 송용도 되네 예 참아 참고고유 바디 무송고유 아데 되네 다기 대다 샤버지 송에 갑솔라 간사 다스 다 엄마 말음 송베 갑솔라 자와 참바기 되네 다 송에 갑솔라 다 콩기 되네 산지에 탐지 근둔둘라 Siapal pugi yen songare, ta nganzui ken dimhonam dembe kapsula, ta da sewe kapsula nganzuri, ta dembapo. Ti yindu, jawa chambe ki, tine siapal tangwa naji, da ki, tine siapal jiwo, sine. Ta ti, tine shaloka digi tun durduji tiche. Więc mówi się, że wykonujemy wyznanie w obecności Buddów. Jak mówiłem wczoraj, mówiliśmy o jakby pochodzeniu tej modlitwy Maitreya. Maitreya jakby zamanifestował wszystkich Buddów przed sobą i w ten sposób dokonał tego wyznania. Tak Bhagavagam Buddha jakby opowiadał o tej sutrze. I tutaj w tej modlitwie mówi się, że kiedy dokonujemy wyznania, potrzebujemy czterech mocy. Jeżeli wszystkie te cztery moce faktycznie są obecne podczas naszego wyznania, wówczas faktycznie ono działa, ono faktycznie staje się antidotum na nasze działania. Pierwszym jest wsparcie. Pierwszym antidotum jest wsparcie, czyli musimy mieć jakiś obiekt, przed którym wyznajemy to. Musimy mieć jakiegoś świadka. Może to być osoba fizyczna, osoba, albo po prostu wizualizujemy przed sobą kogoś, przed kim to wyznajemy. Drugim antidotum jest taka moc żalu. Czyli musimy żałować tego, czego dokonaliśmy, jeżeli nie czujemy tego żalu, to tak jakbyśmy starali się oszukać, tak, kogoś, wykonując to wyznanie. To tak naprawdę oszukujemy siebie i tego, przed kim to wyznajemy. Dlatego poczucie żalu za to, czego dokonaliśmy, jest bardzo ważne. Dzięki temu faktycznie wyeliminujemy ten problem. Inaczej będziemy powtarzać to samo złe działanie i będziemy je wykonywać nasza zła karma będzie silniejsza i silniejsza. Trzecim jest właśnie pała antidotum, czyli to chodzi o recytowanie sutr, recytowanie mantr, o wykonywanie innych pożytecznych działań, i które są jakby takim jakby darmicznym antidotum na przykład, zabiliśmy kogoś, to ratowanie życia jest antidotum na to działanie. Czwartą siłą jest siła takiego postanowienia, że już nigdy nie powtórzymy tych złych działań, że już nigdy ich nie, tego nie zrobimy. Aby nasze wyznanie było pełne i aby faktycznie zadziałało, to cztery moce powinny być obecne. Więc teraz w obecności Buddów wszystkie je wyznaję. To był Maitreya w tym, który napisał tę modlitwę, tak? Kiedy my recytujemy tą modlitwę, to ja odnosi się do nas, tak? Że to my to wykonujemy teraz. Tak samo jak Maitreya to kiedyś uczynił w obecności Buddów i Bodhisattwów. Więc to była jakby krótkie wyjaśnienie tej trzeciej strofy. Tene da semjeba,
장심 초드 샘제바 지단기 다 벌람디 차 상마디 나테네 샹주 샘제기 벌람 봐 샹주 샘제 람다 제베기 벌람 제부다 제베기 벌람레 이나야 니게 샬로가 찍디 테네 샹주 샘제 사와를 템바레 데 달레 남바 숨강기 sunam chone jeba te da ki kunshin sabun te da ki chanchuk mize sho songba tere da di dine tangbo da le namba sum kanki songbe kapsula da da le namba sum ji sum kanta ki sunam ji cho ni jeba de ta tinga je tsawar ba chanchu samba chamba je tsawar karir sana sunam namba sum sunga de tene lar jewe ki sunam le gewa mil jewe ki le gewa dola ta tangbo de tere tangbo de mil jewe ki sunam gewa tene nipati ndela la jewege ndokham che la la jewege tene sunam gewa tene sumbati zukham da zume che la la jewege sunam gewa ntela da le namba sum sunga la kaps papa ge tene tangbati jimba nipati tsultim sumbati samte miyowa samte o tende indu dhiga sunam jo cho jeba des ka chanchu samba chamba tene tu jebe kapsula thangbo chanchu chudu tu jeba te tene dode kapa zambu ka nama sungwa dode kapa zambu dode kapa zambu te ka kolo sum jirindu tobe ka domang ka nangne pe thangbo re te nane khande sungwa re sena Więc teraz przechodzimy do rozbudzenia bodhicitty. Cała oczywiście ta modlitwa jest życzeniem rozwijania bodhicitty. Rozwijanie bodhicitty na ścieżce, rozwijanie bodhicitty owocu. Ale szczególnie podkreśla się ją w tej strofie. Podejmując trzy rodzaje aktywności, gromadziłem zasługę, oby dzięki temu zakiełkowało we mnie ziarno mądrości i obudziła się niewyczerpana bodhicitta. Więc tu chodzi o to, że oby cała zasługa, którą ja zgromadziłem, czyli za pomocą trzech rodzajów aktywności, to są różne dobre działania, które Maitreya dokonał w przeszłości. Czyli trzy rodzaje zasługi, można by powiedzieć. Zasługa, która powoduje odrodzenie w świecie ludzi. Zasługa, która przynosi odrodzenie w świecie bogów foremnych i zasługa, która przynosi odrodzenie w świecie bogów bezforemnych. Czyli pochodząca ze szczodrości, praktyki dhyany i praktyki prajni. Kiedy Maitreya rozbudził bodhicittę, która jest opisane w sutrze szczęśliwego eonów, która znajduje się w Kandziurze. Tam jest jakby opisana cała historia tego, jak Maitreya rozbudził bodhicittę i te różne rodzaje zasługi, którą nagromadził w przeszłości. Więc Maitreya w tej modlitwie mówi właśnie o tej całej nagromadzonej przez siebie zasłudze wcześniej. I te trzy rodzaje aktywności to są,
To są właśnie aktywności, które doprowadziły do zebrania zasługi, która pozwala odrodzić się jako człowiek, jako foremny Bóg i bezforemny Bóg. W tej sutrze Szczęśliwego Eonu mówi się o tym, że jak Maitreya rozwinął bodhicitta, jako w przeszłości odrodził się jako Chakravartin. I jego imię brzmiało Chakravartin Vairochana. W tym czasie żył Buddha Tuchen. Ten król Chakravartin Vairochana zaprosił wtedy tego Buddę i zaprosił go na posiłek, na lunch. I w trakcie tego lunchu w jego obecności rozwinął bodhicittę. Czyli w obecności tego Sugaty Tuchena, Maitreya, ówczesny Maitreya, rozwinął bodhicittę, pomyślił sobie, obym w przyszłości był Buddą, takim jak ty, obym był dokładnie takim, abym rozwinął i takie, abym był, aby, aby moja bodhicitta była wielka jak przestrzeń, dokładnie tak jak ty, abym rozwinął bodhicittę taką jak ty. To wtedy właśnie się stało. Tini kalpa zangun digi kapsula san jebar jure sanje tong sene kazang sanje tong sene kazang shube imba no de kaba zambunan sanje reje jundun chen la soba chak chama lungten yorwa o te kazang sanje tong shwa te tu jebe kapsula janchu samba jambe jang tu jebarwa Kazan Sanje Tongue Nane, Janju Samba Chamba, Maombe Sanje Nabatriba, Tata Sanje Chomdende, Shakjatubati, Kazan Sanje Tongue Nane, Jibatriba. What the condition of Tuchabatin, Dorduji Shiki, the end dole somebody. Tine da Karapa Mambuki Hundu Sanje Rinchen Nawa Shibashijuan. Sanje Rinchen Nawa. Tiki Kapsula, Tini Kulujuwe Jalbo, Tipti Muchu, Shuati, Shuati, Tipti Muchu, Tipti Muchu, Tipti Muchu. Ta Korala Se Tong Yuari. Tiki Kapsula, Mitamche, Tini Lo Saya Mangu. Degi yore, tse rinpo re. Tini kong la janshin, kong ge wo la kulu juwe jabo rwa. Ti yin du kurang ge wo la janshin chung chung tende, ngan chit je tang,
yidong yuwaare. O, taa kong kordan jeba di, sen kordan jeba di, dine sanje rinchen nangwe ge chungdo la chanchum chodo tuk jeba di. Taa chanchum chodo tuk je si do kandhi chigi yuwa, di nge lap cha songa, chanchum chodo tuk jeba di. Di kapsu la, dine sanje rinchen nangwa tingin zin la nyambar ja. Digi tingin zin tigin chen la, melong kwa shi chewe tingin zin la nyambar ja. Dine tigi kapsu la, dine kazan ge sanje tong te, tong zanyi shukare. Da kanta ya kazan ge sanje tong te, dine riri jindu la lung tenpa. U yungwa re. Di indu, dine tigin nani, chamba, chanchu samba chamba ti, dine kazan ge sanje tong ge nani ngaba. Chene sanje bar, sanje ju, yinba lung ten bar le. Dine tati kapsul la, dine lo nintong ngabja hla tamta, lo nintong ngabja chukchu dunchu tende chike nguyen la. Dine ngarantsu sanje chomden de te, gaden hlai yudu la, hlai po tamba to karbo se. Dev putre ki tu shugarwa. O te yitsu du la, dine ta, jiwa tama yene yu yuebe kapsu dine gadenje la tangjiye la kyu dine gadenje tenpa chene yu yuebe kapsu dine zambu lingdu ta u zikpa namba ngayi chudu zikde chungne sangjebe ge tuila papa gongne dine rangyi ju uyi jubente rangi loma chanchu samba chambe ge ula solne gadin jin gombo la na nga sol ne tene chanchu tene chanchu samba chimbo lai bu tamba to kar bo thini zambul ing do la zipan namba nga ye chu du zik de tene lumbin ye char do la dawa chu ye jesu lumbin ye char do la yap jab se sama thang tene yum jumal hanji ni je se so la tene kutamba o ti indu ta ti sanji jin jeba chu ni ge na ne thangbo de te re ngaran chu jeba chu ni de yong de thangbo de de shu ge ba ga de ne ne pho a thang thangbo de te chi de ne shu ge ba o ti indu ta pho da hun ju tamba da zo da ro te ngi jung ta se ma dudin chine tinde shukuye ba o di yindu ta tinde si chine tine gading kyun gumbo la tata jawa chamba shukuyo arba tine ta lo sayan insum jige je la tine zambu lindo la sanje nga ba kazanga sanje nga ba chine sanje paran yuwa le o di lung ten nangkin di sanje rinchen nawa re Ani sanje rinchen nawa melon goba shi chewe tinga zana nyambre ju ne zik ne sungba re. O te ta chitang ke chambe ke tuk chepe ko kor tinzo tetsi jeba ji shu sam song te tutsu ke tetsam ma ton dang ma song. Jak wiecie, w tym eonie, w tym szczęśliwym eonie będzie tysiąc Buddów. Now, as you know, in this eon, this fortunate eon, there will be 1,000 Buddhas. 단단히 찍지, 라야지, 샌디, 니, 예, 펜토, 침보용. 산지, 샥세투바, 페베, 깝술라, 첼로, 미탐지, 그, 첼, 로자르와. 아, 드니, 다, 딕, 흐라, 산지, 숨바, 와. Sanji Wusung, Sanji Namji Kowanji Setu Wusung Shorwa, Sanji Wusung Pepe Kapsula, Mitamji Tsirin Bushidari, Sanji Chumdindi Kapsula, Tsirlo Jabari, Dinia, Mahombala, Chamba Pepe Kapsula, Tsirlo Nichile Gawari, Tsirin Bure, O Ti Hakona, and it to Chuda, Tunzo, Salvoja Hakona, and it Nisabaji Segedwa. Jak
jak wszyscy wiecie, w tym eonie będzie 1000 Buddów. So, wszystkich imiona, as you all know, there will be 1000 Buddhas in this fortunate eon. And their names and their parents' names and so forth, and the way they describe Rouse Bodhicitta are all described clearly in the Sutra of the Fortunate Aeon. For example, this Sutra of the Fortunate Aeon also describes how the fifth of the 1000 Buddhas of this aeon, Maitreya, would arouse Bodhicitta and so forth. So Maitreya was prophesied as the fifth Buddha of the Fortunate Aeon. And as you know, when the Buddha Shakyamuni appeared, he was the fourth of the 1000 Buddhas, the Fortunate Aeon. So I thought I would describe in brief a little bit about how this sutra how the sutra came about. So the sutra came about many eons before. When the Buddha was when there was a Buddha named the Ratna Prabha, or Precious Light, Ratna Prabha. And at that time, the Buddha was a Chakravartin king named Thobki Tsigpu in Tibetan, Thobki Tsigpu. And he had 1,000 sons. Now, at that time, the lifespan was millions of years long. And so he had 1,000 sons, and the lifespan was millions of years long. And also, he ruled over 84,000 minor kingdoms, each of which had their own king. So one time, he and his entire retinue went to go see the Buddha, Ratna Prabha. And they roused Bodhicitta in his presence. And at that time, after they roused the Bodhicitta, then the Buddha, Ratna Prabha, then sat in the samadhi of the array of the mirrors. So he entered the samadhi, and then he prophesied the appearances of the 1,000 Buddhas of this fortunate aeon. He inspired everyone by making these prophecies. And among them, these Buddhas, he prophesied that Maitreya would be the fifth Buddha of the 1,000 of this fortunate aeon. And so now, 2,500 years after the Buddha, the Buddha of our time is the Buddha Shakyamuni. In his last life as a god, he was called the god Devaputra Ketu. So Devaputra Ketu, in his last life, was the lord of all of the Tushita heaven. And at that time, he looked at the world with the five different regards, looking at the Buddha, at the world in five different ways, and saw that it was time for him to descend to this world and awaken to Buddhahood. So he took the crown off the top of his head, and he put it on Maitreya's head, installing him as the protector of Tushita, or the lord of Tushita. And so in this way, the Bodhisattva Devaputra Ketu looked at the world in the five different ways, and then he descended from the Tushita heaven and was born to his father King Suddhodana and to his mother Queen Maya. So this is the first of the 12 deeds of the Buddha, the descent from the Tushita heaven. So there's the descent from the heavens, the birth, the disporting as a youth, and so forth, the 12 different deeds. This is the first of these. And so from that time on, Maitreya has remained in the Tushita heaven as the lord of the Buddhas, or the lord of Tushita. And so 2 or 3 million years from now, Maitreya will then descend from that heaven and will awaken to completely perfect Buddhahood. And so this is as described in the prophecy by Ratna Prabha when he entered the samadhi of the array of the mirrors. So he saw this and he prophesied this.
And just to make it easier for you to understand the times, right now, during the age of the Buddha Shakyamuni, people's lifespan is 100 years. During the time of the previous Buddha, the Buddha Kashyapa, people had very, very long lives, extremely long lifetimes. And in the future, during the time of the Buddha Maitreya, humans will live lifespans of 20,000 years. Więc kontynuując o tej strofie, kolejnej stanzie. Tutaj mowa jest w tej strofie o tym, o ziarnie mądrości, aby zakiełkowało we mnie za ziarno mądrości. Czyli tak na tutaj ziarno wszechwiedzy. Czyli cała zasługa, którą zgromadziłem w przeszłości,
Niech to całe nagromadzenie zasługi będzie tym ziarnem. To jest jakby pierwsze znaczenie tego stwierdzenia. A po drugie, to ziarno naszej wszechwiedzy jest, tym ziarnem naszej wszechwiedzy jest również nasza natura Buddy, czyli niewyczerpana natura pustości. I to jest jakby takie, to już jest takie ziarno wszechwiedzy. Czyli najpierw rozwijamy wiarę, potem praktykujemy, potem rozwijamy, zgromadzimy zasługę i rozwijamy bodhicittę i osiągamy przebudzenie dla wszystkich, pożytku wszystkich istot. Więc to jest jakby ta modlitwa, którą tutaj w tych dwóch linijkach jest wyrażona. Że zaczyna się od tego nasiona, ale a potem rozwija się nią. Tak jak w królowej modlitw również jest podobna zwrotka, podobna strofa. Czyli w królowej modlitw, którą recytujemy tutaj codziennie, to wtedy wszystkie. W zasadzie w królowej modlitwie zawarte są wszystkie 84 tysiące rodzajów darmy. Dla nas, więc i fakt, że tutaj zbieramy się tutaj wszyscy, w tym świętym miejscu, w Bodhgayi, gdzie Budda osiągnął przebudzenie i recytujemy tą wspaniałą modlitwę, to jest naprawdę wspaniałe. Nie powinniśmy jej recytować ani zbyt szybko, ani zbyt wolno. Powinniśmy ją, recytując ją, robimy to już po raz 38, zbieramy się tutaj, żeby ją recytować. Już przyzwyczailiśmy się do tego. Ale pamiętajmy, że kiedy recytujemy słowa, to znaczenie tych słów powinno się pojawiać w naszym umyśle. I powinniśmy pamiętać, że wszystko się w niej zawiera, w tej modlitwie zawiera się wszystko. Ona zawiera ostateczną praktykę, ona jest ostateczną, opowiada o ostatecznej praktyce, o ostatecznym działaniu, o ostatecznej mądrości i tak dalej. Kiedy przychodzimy tu, przyjeżdżamy tutaj i recytujemy tą modlitwę, to tak jakbyśmy faktycznie rozwijali nasz potencjał, jakbyśmy rozwijali to nasze nasionko przebudzenia takie życzenie tworzymy, o to się właśnie modlimy. To wszystko jest zawarte właśnie w tej królowej modlitw. Więc kilku pracowników tutaj, niektórych nie będę w stanie jakby uczestniczyć we wszystkich sesjach tego Melnamu, podobnie kilka innych osób. Więc nie będę w stanie zebrać całej zasługi płynącej z recytowania tej modlitwy. Pracownicy, którzy pracują w kuchni, przygotowują herbatę i tak dalej, oni są najważniejsi, bo oni nas utrzymują jakby całe to zgromadzenie sangi. Więc ja jestem również zajęty wszystkimi innymi rzeczami i nie będę w stanie zebrać tej zasługi z recytowania miliona razy królowej modlitw, ale wszyscy mnisi i mniszki i inni, którzy zebrani tutaj, możecie naprawdę gromadzić tą zasługę. Możecie faktycznie odczuć wszystkie pożytki płynące z recytowania tej modlitwy. Więc mówię to, aby was zachęcić, abyście faktycznie to robili i abyście faktycznie zastanawiali się nad znaczeniem słów, które recytujecie.
Inaczej, jeżeli po prostu będziecie siedzieć tutaj, rozglądać się na boki, zasypiać i inne takie rzeczy, no to nie odczujecie wszystkich pożytków płynących z tej milionowej recytacji. Powinniście pamiętać, że robicie to dla pożytku wszystkich istot. Że starajcie się zapamiętać znaczenie tych słów. Rozwijajcie pewien i wtedy pojawi się w was entuzjazm związany z tą recytacją, ze znaczeniem tych słów i odczujecie wszystkie pożytki płynące z wyrecytowania jej milion razy. Bez entuzjazmu, bez tej radości płynącej do tej recytacji, to nie będzie jakby najlepsze. Więc dlatego mówię jako guru, to jest moja praca, tak? Żeby was zainspirować, żeby was zachęcić do tej praktyki. Taka jest rola guru, czy też duchowego przyjaciela. Friend in virtue. Yes. Then sachi sumba malam yonsu dhruba malam yonsu dhruba la tene njukpe chepa dhrupe chepa njukpe chepa dhrupne njukpa rwa njukpe chepa tangpo njukpe chepa tene dhrupe chepa tene njukpe chepa sachi namba sumre tege nane tangpo njukpe chepa la ne ta tamchu sajong tamchu sajong chosa djung ge tamchu de chuba ne rang tamjawa rani je tamjawa ti ni de sachi ni de de ge na ne tamchu chosa da djung tamchu de chuba sajong ge gor de la ne tamchu de chuba na ta tangbo de yena dumba yena dun de sungwa le da cha cha wa la so pa yena dun ru ba ti re re jin du ma sungwa le nga ti yin du ti na na ta di yena dun korem di ta te tes tes ji ta mandra wa tu jun de yena cha sa ra wa da che ji cha pa ta si tin de yo ru ba o tin zo tes tes ya ma sung du wa ma to ge tun da la tene yena dun ba ti tamchu yena dumba te tangbore. Więc teraz przechodzimy do trzeciej części, czyli do właściwej modlitwy, która również najpierw jest wprowadzenie, potem jest właściwa praktyka, a potem jest owoc tej praktyki. Więc to będą kolejne trzy tematy, które będziemy omawiać. Pierwszą z nich jest, czyli jakby wchodzenie, czy jakby, jakby taki początek, wprowadzenie do modlitwy, która jest jakby główną metodą oczyszczania i gromadzenia zasługi. Więc to jest najlepsza metoda oczyszczania i gromadzenia zasługi. Rozpoczyna się od siedmioczęściowej modlitwy. To wszyscy wiecie, z czego się składa siedmioczęściowa modlitwa, prawda? Więc tutaj one, wszystkie części również się znajdują, ale ich kolejność jest inna. Najpierw zazwyczaj zaczynamy od pokłonu i wyznania. Natomiast tutaj jest inna kolejność. Ale wszystkie części tej siedmioczęściowej modlitwy są w niej zawarte, tylko po prostu mają inną kolejność. Tak. Tuchu de ta gana lep song yinna yang yinna dunbe gana na tangbo de nge dungi yinda, shegi yinda, mato zo, tini chusa ma de.
어렉소 다 옛날 등에 나나 당분디나 가르송도서나 자와 천백이 말하면 네게 나나 당분디 최배 옛날도 송도하라 당분 최배 주주 다게 신남수 산진 최배 강충과 산진 천배 이랑과 델라단의 이랑으로 송하라 I rather prefer complete. Okay. You know, we will not be finished until we reach Buddhahood. Okay. Okay. So just we are not. We will not be able to complete. Okay. We will not be matter, able. matter of choice of word, right? Okay. You agree? You agree, Kimbala? Yes, I do. Okay. Good. So. And the Tundat and Dodu Shubaina Shujugi Shing Tamjela, Jubig, Sanji Tamjela, and Chip Dine, Wilson Jurbat and Yiji Jubig and Chiba Kang Puale, Shumiki, Dine Sunam, Dati, Sanji Tamjitin, Chenba, Dine Da Sanji Chenba Savatella, Dine Mangbusung Yuare. 드네 산지 투니베 자와지 제구나 샘징게 된체고리 송야라서 망보 송요아래 단다 드네 자와 탐지 쳔바게 송고도가 드네 콘라 텐슈다 샤텐다 드네 든주 푸바데 빼 약고리 송고도가 옛나양 드네 다 언니게 텐슈 양다바 샤텐 양다바데 드네 삼바 장보체 Shanchuk Sim Gom, Shanchuk Sim Lalental, then a Tongbani, the Ninji Sondu Juba, the Lalentarayina, then a Tejuk Chodu Juba, Chopan Chodu Juba, T. Yinsen, Sungudua, or Tidabore, then a Sanje Tamji in Chamber, Sanjela Tamji Chamba, Sugurwa, Tamji Chamba, La Chancellor, Sangan, Tanguni Shuiva, Sanjela, Tamji Chamba. 인도 근데 산지 쳔베 데라 제수이랑아 다 턴다 듄에 데랑 제잖아 가서데 데마든 데리 데셰 망보요아데 아데네 데라 다네 이랑오스 단데 값 바반디 제수이랑 마레 제수이랑게 측 홀라 요아데 옌라 듄게나네 옌나 옌나양 된 다리 값 바반드나 라양 파파 참바키 산지 쳔베 이랑와 데라 다네 이랑오스네 데트나르 송과 어디제 Więc wszyscy budowie się radują i się, są świadomi. Wszyscy budowie z wszystkich kierunków. To są prawdziwe dary i wyobrażone dary. I wszyscy budowie są ich świadomi. Oni wiedzą, że my je ofiarowujemy, że my składamy te dary. I ich nie potrzebujemy, ale chcemy ich rozradować nimi. Aby najlepszym sposobem, aby sprawić radość Buddom, istnieje na przykład składanie darów długiego życia, modlitw długiego życia, składanie darów, ale najlepszym darem długiego życia jest dar życzliwości, dar dobrego serca. Czyli wprowadzanie w życie bodhicitty, wprowadzanie w życie pustości i współczucia. Więc w zasadzie te są dary, które najlepiej przedłużają jej życie. Buddowie są wszechwiedzący. Oni nie potrzebują darów,
nie potrzebują, ale ponieważ są wszechwiedzący, widzą te wszystkie dary właśnie dobrego serca i naszej praktyki, którą wykonujemy. I cieszą się z tych darów, i są świadomi i cieszą się z nich. Więc później mówi się, a ja raduję się tym ofiarowaniem. Więc to nie jest, ale i tutaj co prawda mówi się, a ja raduję się, ale to jeszcze nie jest ta część siedmioczęściowej modlitwy dotycząca rozradowania, tylko ona dotyczy składania darów. Potem dalej wyznaję wszystkie swoje przewinienia. Czyli chodzi o wszystkie złe działania, których się dopuściliśmy. Wszystkie je, jakichkolwiek się dopuściliśmy, wyznaję. Wszystkie złe intencje, wszystkie złe złośliwości, które pojawiły się w naszym umyśle i tak dalej. Nie tylko te, które, nie tylko złe czyny, ale też nasze złe myśli. Da tigi jesu le jesu yirang wale, sunam kunla yirang wosong wale. Dene papa tang susu jiwi gu cho tam jeji sabi ge, sunam likbe gu cho, saji sami gewe cho kandri yoba tam je la, dene jesu yirang wosong wale. Yina yang da chitang ge jesu yirang sewe kapsu le yinji chebe ge, lekcho la jesu yirang singe je, de shuk chigiru ba. Yinaya rangi chepeke tene ta rangi tatapadole dhruptuba tamche layang gawe jesu yirangwa ta gugurwa, jepa meba gugurwa. Yinayang ta tsuwa te yinji chepeke tene lekpe tsuwa tamche la jesu yirangsenge, te gugurwe. Następnie cieszę się z wszelką nagromadzenią zasługą. Więc to jest jakby właśnie ta część rozradowania ze wszelkiej zasługi nagromadzonej przez nas i przez wszystkie istoty, które wszystkie całej zasługi, czystej i nieczystej, i że cieszymy się ze wszystkiej, całej tej zasługi. Głównie cieszymy się z zasługi gromadzonej przez innych. I to jest jakby zawsze główny sens tego rozradowania. Jest tak rozradowanie z tego, co robią inni, ale powinniśmy również się cieszyć z tego, co my zrobiliśmy, z tej zasługi, którą my nagromadziliśmy. Ale generalnie rozradowanie dotyczy czynów wykonywanych przez innych. Kolejny wers. Kłaniam się przed wszystkimi Buddami. Więc to jest pokłon. Czyli w zasadzie on jest taki sam jak wers, który otwiera tą modlitwę. Pierwszy wers całej modlitwy jest dokładnie taki sam. Więc już go omówiliśmy, nie będziemy się nad nim zatrzymywać. Ani jeśli co to by się słuchali. Ta kondy są zabiegi, ta giewe co to są sangmati, ten semciepane są te kary imba sangmati, ten sacie tamciety, sami ci dzietemi. Chyba sacie ci giewe co to dzieti, sami ci dzietemne. Następnym jest dedykacja.
Obym dzięki temu osiągnął najwyższą pierwotną mądrość. Więc całą zasługę nagromadzoną od rozbudzenia bodhicitty aż do teraz, całą zasługę, czystą i nieczystą, która aby ona cała stała się przyczyną osiągnięcia stanu Buddy, czyli najwyższej pierwotnej mądrości. Więc to jest dedykacja i życzenie. Yinla dunbege nangne chukpa chujin kolo kowar kurwa dhela ne cikje mang zamsik songdu de chuchu dhage chonam su ne dunghar simchin tharji sho shebe bardo la Shaloka Nida Chi Songbu. Więc szósta z siedmiu części. Szósta jest, ciągnie się przez dwie i pół strofy. Zaczyna się tak. Od rezydenci wszystkich światów, dziesięciu kierunków. Przez półtorej strofy. Nam ki tada nyamba padu meba tagi chu tamji du tangbu chachim chudu tukje bardu chu sa jiba jangne sa tangbu rabdu gawanne sa juba chuji tinji bardu la Nebe, Satomne, Nebe, Chanjub Semba, Chimbo, Chanjub Semba, Chimbo, Chanjub Cho, Lana Mebe, Yantaba, Zobe, Chanjub, Sanjijo, Kompang, Sang Jawar, Zebe, Tula Papa, Tent Namla, Sang Jawar, Sowan Deba. Kulba taba yinsuwa, tela kulma sida, che namba sang jebe tula pabarare, tene zikpa namba ngayi gwenye zikde, tene sang jeje zepa namba tenne, tene sang jeje kompa ngondu chebar zedu sol, semchen tam jeje tenba lana meba zedu sol shune, tene solwan taba. So here the request, this is a request for all those great beings, the bodhisattvas who dwell in the 10 levels, in all the 10 directions. So all those great beings who have first roused bodhicitta, then gathered the accumulations and purified misdeeds, and who have reached the bodhisattva levels from the first level, the joyous, to the 10th level, the cloud of dharma. So this is a request for them to, for all of them, to awaken to completely perfect all of these great request to all those bodhisattvas who will achieve the bodhisattvas and who have achieved the bodhisattva levels and who dwell on the bodhisattva levels to awaken to the completely perfect enlightenment, the unexcelled enlightenment of Buddhahood. He's saying, now it is time for you to perform the deeds of Buddha. So please now describe. Proszę, wszyscy bodhisattwowie, którzy przebudziliście się do stanu Buddy, proszę was, abyście zamanifestowali czyny Buddów, abyście stali się najlepszymi, doskonałymi nauczycielami dla wszystkich czujących istot. D
네 다룬 드네마 문퇴네 송요아래 장춥 담바라 상지 싱세 다 첸 남바 장춥 담바라 상지 싱 대단 제베 뒤뚫네 송아래 다티 베나 산지 좀 된데 샤자 투바 드네 로 니동 납자 죽주 삼지 경화라 드네 다 잠불 링돌라 총네 드네 제바 중이 좀바 진도 땡용두 드네 산제벤 제바 땡바테 로 출라 출론 내란 잔년 잠도 까와지네 대인 타말라 드네 단다 장춥 침부게 최대의 주세게 잡지 장춥 싱 오 장춥 제 싱 대의 종도라 팸네 냠버자네 쓰라 듀도 공라 냠버자 토랑 엄버조버 상지 송아 다 쓰라 듀도 송에 가서라 제단 그 듀라 드네 뉴몬베 듀 풍부드 바이 푸이드 제다그드 Sheba, that is Junsen Jeba Sheguna to Sundangamarwa, Tene du Ji Motrua Terry. Yenayang, that Higi, Tene Musu, Zuk Tembata, which you go on the Cheba Yena, Mintu Chachi, Duji Pung Sonade, Mintu Chachi, Sedu Tankare, Tanka, Duji Pung Haja Mangbo, Tene Chum Mambu, Chumfru Tembege, Junsen Re. That Mintu Chachi Batella. 10 quintillion. 10 quintillion is one mintuta. So mintuta ji duji de chombas. Atene te tamji tulne songale. Tul songe kapsula ta pambar chebala songwa. Ta pamtang la tene khoransu gu ju nyemo bati madruwa. Te nyemoba mebreche, tuarche, shorche, but tella, tene tulusumuwa. Tetun tene socha kun sume capsula, semche tamche la sumuwa. Pembe chirtus, ta dumar juda cheba tamche tang chalne, tetamche, lana meba yantaba dobe sanjiju kompanan goba, tartuku pembari. Tini ti pemba ti drube chedo ta drube chedo lam yang taba je tengu yore. Tika lam yang taba ti tina sanji chum din de tabu chili chajaba yina tini chujun kolo rimba sum tang tini yendu yang chujun kolo tutsu mangiba ne mangiba la chujun kolo bado meba kolwa tang. Tene sanga doji tipi ki chujin kolo, tene tapa junji kolo la korwa. O teta bigi tene chujin kolo korinze batwe, teta do korinze do soror sene. Tene kor chul chik sene tene malam chimba zeba tang, tene kor kurwan deba, kurwan ze do soror si kurwan deba. O tere. A potem, że pokonacie zastępy Mary i uleczycie wszystkie istoty. Więc Buddha Shakyamuni żył 2500 lat temu, urodził się na tej ziemi, dokonał 12 czynów i szóstym czynem było poskromienie Mar, poskromienie czterech Mar. Więc przez 6 lat praktykował ascezę na brzegach Nairanjany, a potem usiadł pod drzewem Bodhi i mówi, jak mówi się, że wieczorem pokonał zastępy Mary, spoczął w Samadhi i nad ranem osiągnął pełne przebudzenie. Więc to pokonanie wieczorem zastępów Mary jest jeden z ważnych 12 czynów.
to Mary, Mary, Mara, Mary z plamień, Mary, Mary Kresi, Mary Boga, dziecka Boga i Mary śmierć. Więc chciałbym omówić te Mary przez chwilę. Więc jakie formy one przybierają? One przybierają biliony przeróżnych form. Mówi się, że istnieje 10 bilionów Mar. I te wszystkie 10 bilionów Mar pojawiło się przed Buddą, on je wszystkie poskromił. Co to znaczy, że poskromił? Znaczy, że je pokonał. Sposób, w jaki je pokonał, znaczy, że uspokoił wszystkie splamienia w ich umysłach. Czyli jakby... poskromił je, uspokoił wszystkie splamienia w ich umyśle. I potem poprzez obracanie kołem dharmy uleczcie wszystkie istoty. To chodzi o uleczenie, znaczy o usunięcie wszelkiego cierpienia, jakie a po to, aby istoty mogły osiągnąć pełne przebudzenie. Więc sposób, w jaki Budda tego dokonuje, uczy ich właściwej ścieżki. Czyli Shakyamuni Budda przekręcił kołą dharmy 3 razy, udzielił 3 rodzajów nauk. W różnym czasie, w różnych miejscach. Więc w pewnym sensie mówi się, że Budda nieustannie obracał kołem dharmy, że nieustannie uczył. Więc po to właśnie prosimy Buddów, aby osiągnęli pełne przebudzenie, aby potem mogli przekręcić kołą dharmy. I talked about finished and completed, so I used this finished myself. Yeah, okay, never mind. Okay, so anyway, ta di tat miya ji yorwa, tanda chu jing kolo kowar sowan deba. O tigan tat dumba di, cik jing ying ki tat dum na zwa, chunga chenpo dai ni, dunghar sin jian tat ji shos. Da nga shen na na chunga chimpu dai ni nunghara senchen tarji shuhusma. Da khaan tanya tuyandu chikpare. Dan di dine dode jachir roba. Dode jachir roba di danda tekwa sum kankulu sum khaan rungdu do rungwege dine do mangbo pyo sumchuga nana pyo nipa. Tela tiga nana tini chuchin tupa tini dode jachiro bari tiga nana dinde sungari chusan hlayin dun saril hla pami le gulwe che tu ngawo che le chuchi dha dhasu sungari o ti ta te pe chikri tini chuchi ngawo che sungbe kapsu la titangi nga sheba ti ta tingsan kante yin mi shi, ma tu chirtan ki nga ki nang la nga yi zung chi yuwa de. Nga yi zung chi. Nga tene tap sherab nga yi nga kulwe ki cha tang nga cha sana, tirwa jupa. O te tang nga yi ane tap shi ngandelwa la tene chungwe ki dra te la tongpa nyi chi rang dra re. Tien du duma chepa rangchung ying che da te ngatene chunji da ge chul de la chunji ji chul de la chunji te chene chunga chimbo song te dai ne se te da la tene te da de chu ji da de tu be ge semjin tamji dunghar jin ji semjin tamji 동할래 탈니 아 드네 아다
tarpa shibe kapsula chita nyesung sunne tarpa tela tarpa sikare tarpa da tamche chenpa sudu sanje ke kumpang la sung kare dan di kapsula ta tsangman kukare nyesung ne tarpa tori ne tarpa dine rinpa jindu le zobe sanje ke kumpang tobre cheba di tambe chue la dine di tamche yungu yo arba drebu di tamche rugu yo arba di indu dunghara simchen tar ji sho se Mianam tu cutu la, songdua, ini cujung kulo kuar kuar suan deba, riba, wo tiche. Dwie kolejne wersy podsumowują tą całą modlitwę w zasadzie, aby potężny dźwięk bębna darmy wyzwalał istotę z cierpienia. W sutrze nazywanej Lovita Vistara Sutra. Wielka sutra. Lalita Vistara Sutra. Więc ta sutra jest te 30 tomów ma ta sutra. Szósty z tych tomów. To jest jakby przykład, tam jest przykład jakby się tego przykład, jest taki przykład, że w świecie bogów uderza się w taki wielki bęben, aby zachęcić bogów do praktykowania dharmy. Więc na tym wielkim bęben, to nie jest zwykły bęben, to jest bęben, na którym wypisane są wszystkie mantry. Więc to jest jakby taki bęben, który łączy w sobie prajnie i pustość. Więc to jest taki naturalny dźwięk pustości, to jest taki niewymuszony dźwięk, taki spontaniczny dźwięk, który pojawia się w całej przestrzeni. Jest to jakby też jednocześnie symbol takiego dźwięku, który inspiruje do praktyki dharmy. Więc kiedy tu mówimy, aby potężny dźwięk dharmy wyzwalał istoty z cierpienia, co znaczy wyzwalał? Najczęściej myślimy o tym, żeby wyzwalał z trzech niższych światów. Ale osiągnięcie stanu Buddy jest również wyzwoleniem. Więc tutaj chodzi o wszystkie rodzaje wyzwolenia. Wyzwolenie z niższych światów, wyzwolenie z wyższych światów, osiągnięcie pełnego przebudzenia, pełnego stanu Buddy. Dzięki słuchaniu dharmy, dzięki ci słuchaniu tego bębna dharmy. Oby w ten sposób znikniły wszystkie formy cierpienia. Więc tutaj jakby prosimy wszystkich bodhisattwów, aby stali się buddhami, aby przekręcili kołem dharmy i aby dzięki temu wszystkie istoty usłyszały dźwięk tego wielkiego bębna dharmy. Dne kalpa chewa sami yesu chu tut je jing yuk jur jik song bad. Ati xin kang tu dejin shiba kang shi nyang yin len dawar jeba deda nyang yin len min dawar karpa chewa samye ji ring du da du chu karpa chewa samye ji ring du chu ten jin dambi chu ten jin yuk su sol nyang yin len min dawar yuk par jur ji isi jane dine sowan deba deri dala nyang yin len min dawar sowan deba shuwa de. Następną częścią siedmioczęściowej modlitwy, która gromadzi zasługę i oczyszcza, to jest prośba, aby wszyscy buddowie, wszyscy sukatowie w każdym świecie, który zastanawia się nad tym, myśli o tym, żeby może przejść w parinirwanę, aby odrzucił tą myśl, aby został tutaj jak najdłużej. Aby przebywał tutaj przez miliony kalp.
I więc proszę, pozostańcie tutaj przez niezliczone miliony kalp i nauczajcie kalpy, nie przechodźcie do nirwany. Więc to jest taka prośba, aby wszystkie istoty, aby wszyscy buddowie pozostali z nami. I Jesu, tyni kongi sabji nipa, rang tam jawas, tamchu sajongdi, yanla dundi, chub chani, tyni da rang tam jawa sabji nipa ti, tyni zubi sanji mari rang tam jawa dindini marida. 오리 다 다룬 되네 다룬 냥이네 먼저 주버 소원 대바 텔라 다룬이야 치가 멍보여래 다티 단다 사지 니발레비오 마르다 냥이네 먼저 소원 대바 연라 듬바트 봐 어디마 문튜네 다룬 치제 멍보도와 너벤 남도 징주르 징 시비 세부 담징과 칭화 군지 징다라 간인촌 직수소로 소매 갑솔라 되네 샘진 강타 뇌변 담두 싱숨의 값솔라 되네 녹함바담 샘진 녹함바담 강자비 샘진의 샘진 녹함바담 뇌변 담두 칭으로 줄징스 다 빼자버려봐 뇌변 담 시비 세부 담두 징와 되네 다 시바 캄숨 쿠르웨기 주단 제부 뉴몽바다 제베게 에드네 징바 송아데 세부스 두가솔라 탁방 쿠발라 송교와르바 칭와 군지 징다라 칭와 탐치지 징베 셈제 드네 자와 참방금부가 다 송도와 땡아나 속인 말음 덴베가솔라 다 세베가솔라 드네 되차 셰당 디무 숨 쪼르 주베게 뉴모바 탐지지 징자베게 샘진 다소 송아르 당한조 창마 뉴모베게 징데요르바 어때니 뉴모발레 징발레 졸차요나 나때니 양만나 다좀바 다좀베 공판타요아레 양만나 장주 샘베가 사토요아레 사토메 다좀베 공판타토메나 때니 뉴모베게 징자바 임바 패치를 다셔바레 다 타마셔베 찍요아레 가르르세나 되네 사탕보 마토베 콘라 되네 조토 민예소 민조 송어바 어 되네 졸람라 트 제모 조바 춘초 지치디 되네 되나는 조바 탐나 된다는 소도 민조 송데 되네라 조바 토베 간자 텔라 되네 칭와 탐지지 찡 매바레 다 디인디 되네 데이터북 심신 탐지라스 되네 강니 촌음 직수 소르스 강인 손에 갑솔라 미송교하래 강인 손도 미래 강인 초 세외 갑솔라 미탐지지 나는 초도 주바 송교하래 근데 가리 송교하래 세나 단다 뺀나 자외 참배기 투제세기 상제답을 찾아봐 있나야 미 루슬라 펩네 드네 상제바래 드네 다 상제 동자니 단다 노데까바 삼비가 나라 롱템바 대탐지 짱 되네 미 루슬라 팸네 밀루라 팸네 되네 상제바 샤다르 되인두 되네 강니 남주 초세 되레 다 강니 진 초인 비 좀세 가르르스나 강니 짱바 마레 다 남카다 냠베 샘신 탐지 진 타르투근 제부데 산지고 곰판인두 되네 샘신 탐지 진 타르투근 제부 르바 곰판 탐지가 나는 초도 주바 르바 옛날양 되네 민초 자와 텐암 되네 미 룰라 되네 총네 되네 산제바 임발라 떼네 디 준센라 떼네 강인 초 쇼아 산제 남직 쪽돌 탄지 접 디숨디 되네 산제 랍둥게 나네 다 되네 코완직 세뚝 외송 디숨디 산제 똥게 나네 다 디나네 지바 샥제 투바레 데 탐제디 데네 미룰라 펩네 미구징네 데네 산제바르와 디인도 강닌 초스 데네 산제 탐제 직수 소르르 송아레 다 지용게 제바이나 단디 콘솔라 담베 추 디 콘솔라 파바다 소수집이 긴디 강가연 두고 요아레
이나야 값수 바바티 되네 다 냥엘 멘다월 소완 됩디 되네 산지 냥엘 산지 강식 냥엘 난다월 제반 남 냥엘 멘다월 소와 답스네 송교와 바 디인드 데레 다 디기 디기 제수 다롱이야 찍가셰 요다 디 주비와 말이 Więc w tej części jest kilka więcej wersów. Gdy tonę w bagnie pożądania, wplątany w sieć pragnień, skrępowani we... Więc wszystkie czujące istoty wplątani w sieć pragnień. Co to znaczy sieć w bagnie pożądania? Co to jest to bagno pożądania? To jest taki przykład. Ci, którzy są wplątani w sieć pragnień, to są wszystkie istoty w trzech światach samsary. Są, to ta sieć składa się z cierpienia, przyczyn cierpienia, przyczyn naszej karmy, to jest nasza karma i tak dalej. I w ten sposób toniemy w bagnie pożądania. To znaczy, że wszystkie czujące istoty, które posiadają z plamienia pożądania, nienawiści i głupoty, wszystkie one są wplątane w sieć przeróżnych pragnień i aby się z nich wyzwolić, jeżeli nie jesteśmy na poziomie arhata albo na poziomie bodhisattwy, to właśnie tak wygląda nasz stan. Jesteśmy skrępowani, wplątani w sieć pragnień i toniemy w bagnie pożądania. Kiedy znajdziemy się na poziomie łączenia, czyli na ci, którzy osiągnęli, dopiero ci na poziomie bodhisattwy, którzy osiągnęli tak zwane wielką cierpliwość, wielką wytrzymałość, tylko one nie spadną do tego bagna pożądania, do tej sieci pragnień. Wszystkie inne istoty w nim toną. Następnie. Najwyżsi pośród ludzi, proszę, spójrzcie na mnie. Więc najwyżsi pośród ludzi, dosłownie, to tutaj chodzi o najwyżsi spośród tych, którzy mają dwie nogi. Tak dokładnie tekst mówi. Więc są to wszyscy ci, tych 1000 Buddów przepowiedzianych, którzy pojawią się w tej kalpie, to są właśnie ci najwyżsi pośród posiadających dwie nogi, czyli najlepsi spośród ludzi. Gdyż to właśnie Buddowie są najlepsi, najwyżsi pośród wszystkich ludzi, pośród wszystkich istot, Buddowie są najlepsi pośród wszystkich istot, ale Buddowie zawsze odradzają się, zawsze osiągają stan Buddy w ludzkiej formie. Dlatego mówi się, że oni są najlepszymi pośród ludzi, najlepszymi z tych, którzy posiadają dwie nogi. Wszyscy Buddowie z przeszłości, Kanakamuni, Kasiapa i inni. Wszyscy ci, którzy się już pojawili, którzy się dopiero pojawią, wszyscy ci Buddowie przepowiedziani, wszystkich tych 1000 Buddów osiągną stan Buddy w ludzkiej formie. Więc prosimy ich wszystkich, spójrzcie na mnie. Słuchajcie na mnie i na wszystkich skrępowanych więzami. I prosimy, abyście przynieśli pożytek wszystkim istotom. Więc ta prośba
Więc znowu to jakby łączy się z tą poprzednią częścią, aby ci wszyscy Buddowie, aby ci wszyscy Buddowie, jeżeli tylko zapragną przejść do pary nirwany, aby tego nie robili, aby żyli jak najdłużej. Czasami zamiast mówić najwyżsi pośród tych, którzy mają dwie nogi, mówimy najlepsi pośród ludzi. Ci o dwóch, ale to jest tak jakby istoty posiadające dwie nogi, to jest jakby synonim ludzi. Więc w ten sposób powinniśmy to rozmówić. Czyli ci najlepsi, czyli to są ludzie i bogowie. Najlepsi spośród bogów i ludzi, tak naprawdę. Więc kolejną prośbą jest, widząc nasze splamione umysły, Buddowie nas nie obwiniają. Obdarzeni miłującą dobrocią, proszę, wyzwólcie nas z samsary. Wszyscy Buddowie dbają o czujące istoty z wielką współczuciem. Tak jak matka, która ma jedno dziecko, kocha swoje dziecko, chce, aby to dziecko było zawsze szczęśliwe, aby było wolne od wszelkiego bólu i cierpienia, od przyczyn cierpienia. I kocha to dziecko bardzo mocno. Nawet gdyby ta matka miała 100 dzieci, dbałaby o te dzieci tak samo. Na przykład czasami ofiarowujemy tormy matce Haricie, która miała 100 dzieci. Nie wiem, o co chodzi.
Również budowie nigdy nie oceniają istot, które mają splamienia i cierpią, nie pogardzają nimi z tego powodu, nie mówią, o, ta istota jest jakaś dziwna, ta istota jest głupia, ta istota jest niewarta niczego i tak dalej. I buddowie nigdy nie myślą w ten sposób, nigdy nie porzucają istot, nigdy nie oczerniają ich. Dlatego mówimy się, że aby obdarzeni miłującą dobrością, proszę wyzwólcie nas z samsary. Obdarzeni miłującą, które ta wyzwólcie nas z samsary. Przekroczenie samsary jest bardzo trudne, więc jakby prosimy Buddów, którzy posiadają różne metody przekraczania samsary, aby przekazali je nam, aby obrócili kołem darmy, aby spojrzeli na czujące istoty i przynieśli jakiś pożytek, dlatego. I to jest jakby cały czas, jakby kontynuacja tej części, kiedy prosimy Buddów, aby nie odchodzili w paranirwanę, aby pozostali z nami. To jest jakby cały czas część tej prośby. Tati, zubie sanje kang zhuk tang tine ma chenye chikji chukki tine sungare, shaloga chikde che. Tati tanda ti dordu di shunan dindere. Zobe sanje kang ta tata chu tun ting juba tang. Zobe sanje kang ta tata musula chu tun ting juba mahimba nyangelen de sinba debe sanje tang. Zobe sanje kang ta tata majumba maumpe sanje te tamche ji jesu. Konambe tu chetar cheba, konambe chanchu sembe cheba, chetar cheba yindu da sulab ching tene tege jesun jubar jiwo se, shaloka jige tundan de sunyo. Teraz drugim tematem, drugą częścią tej modlitwy, jakby właściwej modlitwy jest nasze własne zobowiązanie, nasze własne przysięgi, nasze własne ślubowania. To ma sześć wersów. Rozpoczynam. Doskonali Buddowie, zarówno obecni, jak i ci, którzy odeszli w nirwanę oraz ci, którzy dopiero nadejdą, abym uczął się podążać waszym śladem i ćwiczył się w postępowaniu bodhisattwy. Wszyscy to są Buddowie, to są wszyscy ci Boże, którzy obrócili lub dopiero obrócą kołem dharmy. To są również wszyscy, którzy... Czyli to są wszyscy Buddowie, którzy odeszli w parinirwanę, jak również ci wszyscy Buddowie, którzy nadejdą i którzy będą uczyć dharmy. Więc tutaj jest jakby takie zobowiązanie, abym uczył się waszym śladem, abym ćwiczył się w postępowaniu bodhisattwy, tak jak dokładnie jak oni to uczynili. Abym ćwiczył się w nim, tak jak oni to czynili. Abym w ten sposób osiągnął przebudzenie. Ta, a tanda ni jela chikje inde, dene parul simba chu zobar jine, ta parul simba chu ta tanda she go mare ola, dene parul simba chu jesin jeba sungyare, dene parul simba chu zobar jine, roa ritu ke simchen tamche. Nekap nyesona tarwa jiwa, tawar jiba tang, tartu zobe sanje ji kompa rinpoche la ngopar jiwo, detabu rupar shuwo sone. Dene ta tege, dene rang tam jeba te tadu nangware. Następne dwie linijki
aby osiągnąć doskonałość sześć paramit, sześć. Później modlitwa dokładniej opisuje sześć paramit, więc później do nich przejdziemy, a potem obym wyzwolił istoty sześciu światów. Więc to znaczy, abym pokrótce, abym więc to jakby to oznacza, że najpierw jakby wyzwalamy istoty ze niższych światów, a wyzwalamy je z cierpienia niższych światów, a później wyzwalamy je z całej samsary. Taka jest kolejność. Więc to jest jakby taka część, której Maitreya jakby podejmował swoje własne ślubowanie, zobowiązanie. Więc po ukazaniu sześć nadzwyczajnych. Dundam dzimbi shirab la mba tang, kunzum dzimbi ningje la mba nyiri. Tegan nang ne dundam dzimbi shirab la mba la, ngondro shine la mba tang, shine tele chungbi lantong la mba nyiri. Tegan nang ne tangbo dine shine la mba, ngondro shine songde. Więc to jest jakby ta część, wstępna część, a teraz przechodzimy do głównej jakby części modlitwy, która również dzieli się na dwie części. Pierwszą częścią jest ostatecznej prajni, która rozumie ostateczne, a potem druga jest prajna, która rozumie prajna współczucia, która rozumie prawdę względną. Najpierw jest więc tej, ta pierwsza też dzieli się na dwie części, szamaty i vipassany. Więc zaczniemy od właśnie tej części, która omawia shinę, omawia shamatę. Sungba tere. Ta ti shinę tan jelne kandre chine sungba re sena. Tene sem shiwar manepa la tenne kod chupa tamche ngun sumde sheba to pasho. Ngun de chupa tamche jang ngun sumde she tukuyo mare. Dene dela dene korwegen nangdu semchen tamche chul debare. Dindu ta sem shiwar nebala dene dene nekabchi dhiba chamo tenzo rangshinchi shiwar. Dike matse ne dhiba thupo le dan nyumumba dan bacha ke dhiba tenzo yang rimji dene salwar. Shiwar. Ti shiwar la tene, tene ti shiwe ka ta te la ngombar shiwa tenzo yungguyawar. Nganzo labgarwa, trutup tenzo la truta yuwar he sikarwa. Truba tope ka ta yuwa te la tene truta sikiwar. Mato trutup tamche ke tene minchulrava tene, tene kaba kasa le pepdegi yuwa tene ki keja maare. Dribe madipala tene tatang anzo la kodu chupa tenzo ngun sumde zing yondu o ngun shidu sikarwa. Tere, tanda nguma. Tene ta kondu shebege ngun shidu songsongwa ngun shidu po ngun jine sde yangdu la kumarwa. Tene tangbo sem shiwar nepala tene driba tamche rimba jindu la shi. Nga tela tene ngun shi chupo la sopa tenzo kankan ranshin chi ndrup. Tene rinpai jindo la tartu lana mebe chanchup chimbo la rekpar churji ngizhi. Lana mebe chanchup sanje ju kongpan la ta nyerun drone de topar churji ngizhi.
Więc najpierw omówimy szamatę. To jest więc tutaj jakby mówiliśmy, obym osiągnął sześć rodzajów jasnowidzenia. Więc jak to jasnowidzenie jest? Very interesting, because the word clairvoyance. If that has something to do with the clarity, then because of the mind at Shine, then everything become more clear, isn't it? So there might be some connection. Jest bardzo interesujące, bo słowo jasnowidzenie ma w sobie ten składnik jasno. To znaczy, że a dzięki medytacji Shine umysł staje się jasny. Dlatego to jest bardzo interesujące, że jest to takie połączenie jakby właśnie językowe, słowne pomiędzy jasnowidzeniem i jasnością umysłu, jaki się osiąga podczas Shine. Kiedy umysł nie spoczywa w spokoju, to możemy zapomnieć o jasnowidzeniu rzeczy, których normalnie nie widać, bo nie widzimy nawet tych rzeczy, które normalnie widać. Nawet je nie jesteśmy w stanie dotrzeć, nawet je, że tak powiem, przegapiamy i nie widzimy. Więc aby cokolwiek takiego osiągnąć, najpierw trzeba uspokoić umysł. Chodzi o to, żeby uspokoić nasze wszystkie splamienia. Te grube skramienie, skramienia karmy, splamienia naszych klesi i aby powoli uspokoić te również te subtelniejsze splamienia. Jednym ze znaków, że to się faktycznie dzieje, pojawia się, to jest to, że właśnie pojawiają się w nas jakiś rodzaj jasnowidzenia. Mówimy wtedy, że są sidowie, tak? Że sidowie mają znaki, sidi to jest znak urzeczywistnienia. A co to jest znak urzeczywistnienia? To jest właśnie jasnowidzenie, czyli zdolność widzenia i rozumienia rzeczy, których zwykłe istoty nie widzą, nie rozumieją. Mówiliśmy wcześniej o tych sześciu rodzajach jasnowidzenia, prawda? Więc kiedy, tutaj chodzi o to, że kiedy umysł jest w stanie jakby się uspokoić i te wszystkie grubsze i subtelniejsze splamienia się uspokajają, wówczas to jasnowidzenie pojawia się spontanicznie, pojawia się w nas naturalnie. W ten sposób zbliżamy się niejako do pełnego przebudzenia. Jest jakby taki pierwszy krok, jakby w ten sposób się jakby zbliżamy do ostatecznego celu. Dni Hang Tong la Mumba Tere. A ta Tela Chuji Dami Dobre Mumba As. Dini Kansa ke dami to pram hembas saji namba ni janan do ba malam ni nang do ba so ta dig na na dangbu chu ji dami to pram hemba te ma ji pa da min jung tang che ne dini shalo ka ji ge song do ba chu ji dami to pram hemba. Więc przechodząc do tego, teraz kolejnym tematem jest Laktong. Chodzi o urzeczywistnienie tego, że zjawiska nie istnieją w sposób samoistny, że my, nasze ego również nie istnieje w sposób samoistny. I ta część zaczyna się od tego. Wszystkie zjawiska są w zasadzie, tutaj powinno być, nienarodzone. Przyszłe zjawiska są nienarodzone, przeszłe nie powstaną. Obecne nie przejawiają się samoistnie.
Przepraszam, bo ja nie powiedziałam, że te sześć rodzajów jasnowidzenia odnosi się do poprzednich dwóch wersów po ukazaniu sześciu nadzwyczajnych mocy. Sześć nadzwyczajnych mocy właśnie odnosi się do tych sześciu rodzajów jasnowidzenia, które osiągamy podczas praktyki Shiny. Przepraszam, nie odpowiedziałam tego. I w ten sposób zbliżamy się do przebudzenia, więc obym dzięki temu osiągnął nieprzewyższone przebudzenie. A teraz jesteśmy w kolejnej części, czyli w części omawiającej lakty. Tenjin dawan juwa rangin jin yin tenjin denju main be chunga yo pa main no deshir toni main be chunga yo pa main no sumba tardulla tene chu tamje tenjin dawan juwe ge chuben nawa khonna ma to dembra chuba machi be chinna tene khando yan ne par me swa o Tene namrik machi sunye kalsula ta tinzu tsama shi wangdu chabarawa shige tene ta zunzinji dupi chu tamchi wangdu chabarawa ta nang simchinji wangdu chabayi na nangchu nrubi namshi la sopa nga tamchi chan le ta nyomu ba bacha la tene shunwa konare tene namrik machi si dembar madrupari ngwe manchi songwe kapsula shin nu zungwe yulkun chulpe takpa tsam dendru jimipa tamche ta chalwa ngupur chupa manchi pa songwe tene depa manchi, tatawa manchi, maungpa manchi shi nu ji wangdu cheba yena nangga juji simshin ji wangdu cheba yena namshi Namshik dhubi chu tamche manchi Tenajin ki zimbik semji chala tsangma manchi Pena ngonpa dzogin nana song yu ba Tene nambar topa tamche ta Nyomo ba tamche la chaji song yu arwa Tangpo mebar wa Ta tene chabu chi tene chungwa la tene Da zung zimbar tabu chi chungwa la tene Tene tzawe nyomo ba nyewe nyomo ba Tende sikina tene mangpo cha rugu yu arwa tamje tene ya jigla jigden ge chu du chungbar ga chuben nawa sharwa ga ma do go ngusula dembra thupa yo mar ba ti imba la tene tene tombe ge chue ne tobra sho song ga de tombe ge chue song ga so la dan dan den na song yo ba a tangbo chue da me song yo ba ti indu ga zu chue tamje tundam dembra thupi chue Nechik chan meba, chu tamchi kunzum na chulben nawa shata yinba o ti tobra sho songar. Więc są nienarodzone i nie powstaną. Co to znaczy? Te, które są nienarodzone, które to są przyszłe zjawiska, które jeszcze się nie narodziły, jeszcze się nie zaś zjawiska przeszłości już powstały, przeminęły i nie powstają ponownie, więc nie powstaną ponownie. Więc tutaj chodzi o te. Więc to jest, chodzi o wszystko, co się pojawi w przyszłości i w przeszłości. One nie posiadają, nie są samoistne, nie posiadają natury. Obecne zaś nie pojawiają się samoistnie, gdyż są jak iluzja, z natury są współzależne. Tak mówi się, że żadne zjawisko nie jest samoistne, nie jest niezależne. One wszystkie są zależne od siebie i powstają poprzez współzależność. W związku z tym są pomieszanymi zjawiskami, które nie są prawdziwe. Następnie
nie istnieje miejsce, w którym się przejawiają. Więc poprzednio mówiliśmy o zewnętrznych zjawiskach, tak? Teraz na przykład, teraz zaś przechodzimy do tych wewnętrznych zjawisk. Czym jest świadomość? And the imprints. And so when we're saying that there is no consciousness, it's saying that it is also does not truly exist, cannot be truly established as existent. And so it all occurs because of confusion. So it does not exist ultimately. And so in this way, we have discussed the external phenomena. The phenomena of the past do not exist. There are no phenomena of the past. There are no phenomena of the present. There are no phenomena of the future. When we speak about the internal phenomena, the consciousness, there is no consciousness and there is no apprehending mind. And likewise, there are no things. Things arise based on not only are there no consciousnesses, there are also what we call in Abhidharma the kernels. So these are the subtle kernels that are of all the thoughts and afflictions. So at first they're very subtle, so small you can hardly see them, but because of ego clinging, they gradually grow and become the root and the secondary afflictions. And then based upon one another, they appear as various different things. And so in this way, things as well do not appear in truth. There is no phenomena that is not emptiness. And so in this way, all phenomena are empty. May we realize that all phenomena are emptiness. And so this is what we were speaking about before, the realizing the selflessness of phenomena. So there are no phenomena that truly exist ultimately. All phenomena are merely confused relative appearances. This is aspiration is to realize this ourselves. Nan ne nga tene chita kapa ba tsini mebe ge chukor te kanjur chimbe ge nan le pe ni shu tsa ji ju yo le ti ge nan ge pe thama ti ge nan la nga tene papa duba ju yo le papa dube ge nan den de sun do wa shirab ji ne chu ji ran jin yong she ne kam sum ma lu pa le yang ta nda wa So with all phenomena, there are two different types of phenomena. There are those that are imagined or that are just nominally phenomena, and then there are those that are empty because they are interdependent. When we are speaking about the second turning of the wheel of Dharma, the wheel of Dharma of the lack of characteristics, there are 21 volumes of sutras in the Kanjura. And in the last volume, there is a sutra that is called the Sutra of the Overview, or the Summary of the Sutras. And this sutra has a verse in it that says that with my prajna or wisdom, may I realize the empty nature of all phenomena and truly transcend the three realms of samsara. So that is the same meaning here as this last line that reads, may I realize that dharmas are empty. Tu chi
chik shaluka chik sung yuwa de. Sanje chansong ta tenzo shuma guba je, katang huma song tsar song ah. Sanje chansong chenpo sung ba tar se. Semjian yang manchi se. So yang manchi se. Kanza yang manchi se. Tene chuexin sowa yang manchi se. Ta kunda tabi ge da dembra chupa manchi se. Tene te yinba la tene te tamche churu yendo toba te la chuni ngusum to toba se wad. Te tabu to tobra sho song wad. Ta kanza ge da to taba tene dembra to meba te ngusum to tobra sho song wad. Ta chuexin da kundu la song tsar song wad. Tene kanza sewandele chitange tene kanza chuchuk seya yore tepe na kanza, da, so, sop, semchin, jewa, sowa, la sopa te chuchuk tamba yore ta tenzo chitang tanyi ke namdang chirwa o te chene tene kanza ke da mebar topa la tene topar kanza ke da mebar te topar sho sene Then a papa can be good, madam. Take you up. Now we only have 15 minutes left in our session, and there's not time to get through all of this. It's not saying there's no time, it's saying that there's not time in general now. So the next stanza is about realizing, as a stanza. A single stanza on realizing the selflessness of the individual. And it says, just like the Buddhas, the great sages. So we discussed this yesterday, so we don't need to say much now. May I realize there are no beings, no life, no individuals, no nurturers, nor any self. And so here this is saying that it's realizing that ultimately all sentient beings, the idea of a sentient being is an imaginary self that does not exist. And this is an aspiration to realize this properly and to realize this through by manifesting the ultimate Dharma nature. So what we project as being an individual self does not actually truly exist. When we talk about there are no beings, no life, no individuals, and so forth, there are a list of 16 synonyms for individuals. So this would be an individual, a being, a living being, someone who nurtures, and so forth. So these are all different synonyms that mean the same thing. They mean an individual. And so to realize that these individuals, that there is no such individual self, the aspiration that Maitreya is making in this stanza. An nipa kunzum zimbi ninje la memba la parudu chimba chu zobar memba ta chu rwa tiga nane tangbo zimbi parudu chimba zobar memba la chenyi tumo we zimba la memba tang chenji tumo mayimbi zimbi parudu chimba zobar memba se nisung. So the next. So the next section is the aspiration for the relative, and this is for the relative out of compassion. And this is primarily an aspiration for the six transcendences. The first of these transcendences is transcendent generosity. And this has two parts. First, there is a general aspiration based on the characteristics, and then there is a particular aspiration based on the examples. So the first one, the general aspiration for the characteristics, is taught by a single stanza that begins, things that are grasped as me or mine.
tini dātun zimbā tāngsī, dāgirin zimbās, dāgir dāgirin zimbā nī sūngyārī. Ngāshī tsam-tsam dāgir, dāngzīn dāgirin zimbā yī sūngyārī. Tā kāntāryāng tāndā jīkvārī, dāngzīn dāgirin zimbā nī dī pēchir kāsī bātuvā. Ngūpū kūnlā minē bā pēchā māngbū nāni nīdū. Ngūpū kūnlā minē bā rīsī. Ngātā pēnā jimbā lā sūpī parūdhū shimbā tamchī rītā, tātā kāsū pāpā jimbā rībā. Jīnī jimbā rīsāvī ngūpū tamchī lā minē bā rīsī. Tī yīndū dēmbā chūpā yō mārī, tēlā tēnē parūdhū shimbā sāvī kāsū lā kāngā sē mācār pādhūlī jimbā tāna parūdhū shimbā rī sūngu mārū bā. Then Changman, the Pamakam Patula, Jimbatan Guyana, part of the Chimbasung Marwa, Timarwa. Today, in that, Debe Sanji, Chicha Sanji, Jimari, Karasan Tanda, Changman, the Pamakan, Deadwa. Today, in the Jimba, Jinja, Lembo, Tombu, Tongse, Matine, Jimbatan, Jinjik, Jinjak, Jimba, Jinjak, Yorba, Tetan, Tini, Jimbeg, Yurtan, Raba. Jimba po, this sungi, Jimba tele, trona, then a paro de chimbari. Tele deba, the Indukasula, minebas, the tambota, tele minebas, paro de chimbegi, jit guguruba, sentient kunla penetus, sentient tangela penbe chetus, mintuncho de carresana, jimbegi mintuncho de, then a senar. Mintuncho sena manchi la sopa manchi parar tene jimba tongwara, shosongwara. Jimbe parudu chimba, jimbe parudu machin parudu la jimba tongwara, shosongwara. Jimbe parudu chin tsawegi jela tene Satobe Chanchu Samba Cha Tsaware, Tinan Tartula Sanjigo Compound Top Tsaware, Dekabsula, Zepatanji, Beme Lundruge, Ranjing, Sinting Tun Regre, Matoge, Tene Kosum Migbege, Zimbata Jebegone, Sinting Tun Ze Gugu Yomari, Ranjin Lundru Yungyard. Więc co to znaczy lgnięcie do ja i moje? Więc tutaj to dotyczy wszystkich piramid, ale szczególnie piramidy szczodrości. Gdyż prawdziwa szczodrość wynika ze zrozumienia, że rzeczy naprawdę nie istnieją. Oczywiście to nie znaczy, że oddajemy wszystko, co mamy i zostajemy z niczym. Albo że wypełniam, albo że cały czas jakby spędzamy na spełnianiu życzeń innych. To jest po prostu niemożliwe. Spełnienie życzeń wszystkich istot jest po prostu niemożliwe. Co to znaczy? To jest tak naprawdę znaczy, że ten, który daje dar i ten, który ten dar otrzymuje, tak naprawdę nie istnieją. Że nie ma, że żadna z tych trzech rzeczy nie ma prawdziwego, nie istnieje naprawdę. Znaczy, że dajemy po to, by przynieść pożytek, by pomóc czującym istotom. Jakby przeciwieństwem szczodrości jest skąpstwo. Jest przywiązanie do tego, co mamy, które nie pozwala nam dać. Dlatego chodzi o to, żeby dawać tak długo, aż pokonamy to skąpstwo, aż przekroczymy to skąpstwo. I to jest właśnie ten sens tego słowa paramita, czyli przekroczenia. Wszystkie aż to będziemy robić tak długo, aż przekroczymy wszystkie poziomy bodhisattwy, staniemy się wszechwiedzący.
czyli przekroczymy całe przywiązanie, całe wszelkie dźwięki, wszelkie lęki związane z przekroczymy cały lęk, całe nasze skąpstwo, całe nasze przywiązanie. Możemy osiągnąć dopiero właśnie wtedy, kiedy rozpoznamy pustość tego, który daje, który tego daru i tego pustość obdarowywanego, daru i dającego. Nie mam zbyt dużo czasu, aby czytać zbyt wiele. Czuję wielki żar, że nie ma więcej czasu na to, żebym mógł mocniej jakby dalej to, aby przytoczyć więcej cytatów z różnych tekstów. Ale jeden muszę przytoczyć, bo inaczej będę żałował, jak go nie przytoczę. Sorry, if I did not share this, I will feel sorry. So there's one that, yes, well, Rinpoche already said it. So there's one quotation that Rinpoche would feel sorry if he does not share with us. Okay. So sorry for myself. Yeah. So the long day, tene do the langar shape ke long day. Do the langar shape te domang na ju orwa. Domang pe ngaba pe chaba na ju orwa. Ata chuchin dun yu be ke na ne chuchin nipa te langar shape orwa. Ta tina karisong yu arisa na. Sem tam lani tenne su chiru tenne mitoko son. Tejin nila nene su sem tam lejang dawar cha son. Ta sem tam lene dene su nangwa mela nebar cha son. Nangmi nebe nanjurpa tenne tenne tekpa chimbo tong son. Ching nyunjik nana cha tsangma hachang ge chilab chimbu ngarang la chilab chimbu chungsu ni chilang su la di shubha yin. Więc to jest Sutra Lankara, Sutra Lankavatara Sutra. Sutra. Ona ma jakby siedem sutr w sobie, siedem części. I pierwsza, więc ta Sutra Podróży do Lanki. Polegając na umyśle, nie przywiązuj się do zjawisk, do zewnętrznych zjawisk. Now I don't regret. No, okay. Okay? Okay. Shloka Nipa. Shloka Nipa. Yeah. Shloka Nipa. Shloka Nipa. Druga część do nie dotarła i short is good. Okay. Yeah. Because no time. Short is better. Okay. Ta tige jesola tine ta tire. Jimbe parudu chimba zopar mumbare. Na ta tila ngupur manchi pe da ke lunchu lunjuk sho. Ngupur tamche nam jik pe jimbe parudu chinzo sho. That the train judging that's do Japan, then a Lu Longshu Las, Luda Longshu Las, Upo Tamche, Denver Truba Mabaris, Truben Hangwaris, Dag Longshu Hundu Shores, the Indukasola, Huanges, So Sabatam, Natine, Molamj, Topji, Tengin, Devon Juala, Tene, Dag Longshu, New Mombata, Dipata, Mandelvig Longshu. Hunjin drupal shows. Tene ta namkhan zhe tabi ki tene longshu tiki tene ta ngupo tamche nam jikpa sundu kasala ngupo tamche mitapa jikpa ranjin jen shata re tamche jikpa ranjin jen re te indu kapsala tene jimbe yur kun la shenzin da trawe gone
jinbin ubo tamje la shenjin da tarwe gone jinba dei gone jinba tarchim bar sho jinba tarchim soe ga so la jinbe paro de chim bar sho songare jinba jinja lembo tombe tomba dela jinba jinbar chawata lemba ta lemba pota tombe ke tomba dela dene jinbe paro de chim ba songare ma dene telen deba dela paro de chim ba songare 바로도 신성에 가서 진바 용수 조바 탈친바 데라 바로도 신성으로 이땅 바로도 친 상마디 용수 조바 탈친바 데라 순으로 추침진 탈친바 진배 탈친바 준주진 탈친바 좀 콜슨 미미바 마차바들라 탈친야 요 말이 어디래 Kolejna strofa to jest jakby stansa, która, czyli to jest jakby, że obym dla dobra wszystkich istot szczodrze obdarowywał innych. To jest, te dwie linijki mają takie dość szerokie znaczenie. Wszystkie nasze ciała i wszystko, co posiadamy, one są tak naprawdę tylko pomieszanymi przejawieniami naszego lgnięcia do siebie. Wszystko, co posiadamy, jest wynikiem współzależności, wynikiem mojej zasługi, wynikiem mojej karmy. I oby one spontanicznie się pojawiały, tak jak skarb przestrzeni. Następnie mówimy, skoro rzeczy nie istnieją, ponieważ wszystko to nie istnieje, obym bez lgnięcia, obym świadomy tego, bez lgnięcia był w stanie dzielić się tym wszystkim z innymi. Więc jest to takie, chodzi tutaj o połączenie, czy też przekraczanie szczodrości poprzez rozumienie pustości. Że nie ma, że zarówno dający dar i obdarowywany nie istnieją. Więc jest to przekraczanie w gruncie rzeczy szczodrości. I w zasadzie i dyscyplina, i etyczność, i cierpliwość, i pilność, i tak dalej. Wszystkie te parametry trzeba. Wszystkie te parametry trzeba przekroczyć, czyli trzeba przekroczyć je w ten sposób, że połączyć właśnie z pustością. Tyni szaluka dziki sunga, dziki dziki sunga. Doskonałość dyscypliny jakby przedstawione jest w jednej strofie. Jimmy Ding, czy tym number tada dance, dene sanji ji jeba tela, timsen, czy timsen, sanji ge jebe ge timla, jitang ge tela kogre. Ta sanji ge karecine, dene czy tym sunja tenzo kanga, domba tenzo, dene lingi rejin do janema, dene jeba nangyuare. She sosa tabi domba gwan du chena, dina ji na chanchu simbe lapa gwan du chena, sanwang ha ge tamci gwan du chena, rejin du ma sung yuari, te karichin ni sung bari sena, dini tega zi chim zuyo jaba maari. Simchin tamci dewa tan denbar ndoba, dunghar tan denbar mndoba, dunghar mndoba chin dewa ndoba, shatar. Tiende ta dewate dewe ke jula tene yungwe ware dunghar te dunghar ke jula tene yungwe ware te dunghar ke ju mapang na tene mantu jindola dunghar ke cho dol yungre tene dewe ke ju madum na kachi me kachi chik ke tene rewa japa yena ya dewate dewe ke cho tamchi na ne chikjang
tene ngondo churgi mare della tene dunghara ge ju pangwe ge chutim se jita chutim so me ka so la pangja ge ko tin so la zo chewa chutim so yo re nga tene chutim se ge tanhi de tepa sung ge na ne nyen chu te be ge tanhi zo re zo nyen chu te be tanhi re chutim da ka ba yin na jar chu go ro ba na zo nyen chu te be tanhi re nyen chu te be ge chutim da chang ma de pangja re di che ma cho re, di che cho ma re, dinde se cho ma re, dinde dinde jopan dinde che cho ma re, dinde si na pa pangja ge chutum re, di chutum zuwa de. Da changshu sima laba tunzo langja ge chutum rwa, sangha ge tamsik tunzo kanka pangna nika ge dinde gangla yang rotawa rwa, di changha yo ma re, za tung jubji yo re, dinde ma yangla nishu zangha yo re, dinde dinde songja gub dunjata gubjata tinde yare tene ma chena da semge namto ga thang da nyambe ge tene sanga ga tamchi ba tenzo kang ga tene sambe ge yulen de chaware thani ge yulen de chaware tene ne da dembe ge kanza nga chini da dembe ga lama ten namba ing ga tamchi re ma to ge tene thamar pa ge chu yulen de ba re tende yindu tene chutim sewande zo cheshu de tene nyen tu tibi ka sungja namla kukar re ta te tang tiba chenpo tang ta sungja tamche timji chitim jen meba jen mashirwa manyambar sungxing chitim nambar taba da denbar chawas ta tene mena tene yenla chitim yenla chukdiin sawa yore tene tena jingi tene yang tabar langwa la sopa yuntin yidin yore ta tenzo duce minduwa Tene chunan number tata, then lomsim mebasina. Tene ta tomara yang tapa lambane, taman number two yishik pardula, denzin tan chungzinse, raba, chutin the tujun chungzin las by orba, or teta bugal lomsim mebe, chutin tees, chutin yang tape, then a chutin japaro de chamber shows, then sungji chutin, sungwa chepapu, kanza, kanza chutin de sungwa. ओ तिसुम के तने कोर्सुम ले देबा ओ देता बुगोने तने छुटमिजे पारु द चिम्बा थबरे शोसो न्यूर द जोबरे शोसो मींस drugą paramitą jest dyscyplina czy też etyczność Uzbrojony w bezbłędną dyscypliną przestrzegania reguł, doskonale czystą dyscypliną, dyscypliną wolną od arogancji, obym doprowadzał do doskonałości paramitę czystości. Z jednej strony dyscyplina to jest przestrzeganie ślubowań. Więc wiemy, to są ślubowania, które każą nam coś robić albo każą nam czegoś nie robić. Głównie chodzi o to, czego nie robić, tak? Głównie Jest też wewnętrzna dyscyplina bodhisattwy, wewnętrzne ślubowania, są też samaya, tajemnej mantry. Więc to wygląda jakby to chodziło tylko o zasady. Wszystkie czujące istoty są takie same, wszystkie chcą być szczęśliwe, nie chcą cierpieć. Ale szczęście posiada swoje przyczyny i cierpienie posiada swoje przyczyny. Więc dopóki nie porzucimy przyczyn cierpienia, to nie będzie wyboru, to cierpienie będzie się nadal pojawiało. Więc czasami gromadzimy te przyczyny szczęścia i mamy nadzieję, że to szczęście się po prostu samoistnie w związku z tym pojawi, ale nie porzucamy przyczyn cierpienia, wobec czego cierpienie cały czas się pojawia. Więc ta dyscyplina pozwala nam unikać tych przyczyn cierpienia. Dlatego tak dużo jest ślubowań, które nam zakazują robić czegoś. Więc to są wszystkie te rzeczy, które pożyczymy. Nie robimy tego. Porzucamy to, porzucamy robienie tego, porzucamy spożywanie tego, porzucamy mówienie czegoś i tak dalej, i tak dalej. Dyscyplina bodhisattwy, etyczność bodhisattwy zaś dotyczy raczej tego, co powinny bodhisattwowie robić, zaś samaya to są
To są ślubowania, które zabraniają różnych rzeczy i które zobowiązują nas do różnych rzeczy. Istnieje 14 głównych jakby złamań, poza tym pośrednie jakby naruszenia tych samaja są. Więc tak naprawdę utrzymywanie wszystkich ślubowania samaja są niemożliwe dla zwyczajnych istot. Dopiero istoty na jakimś tam poziomie urzeczywistnienia są w stanie zrozumieć istotę tych samaja i są w stanie je utrzymywać, je wszystkie. Więc kiedy mówimy o etyczności i dyscyplinie na poziomie słuchania, słuchaczy, to głównie dotyczy tych rzeczy, które trzeba porzucić, których nie powinniśmy robić. Dlatego tu mówimy o dyscyplinie wolnej od arogancji. Co to znaczy? To jest po prostu pozbywanie się tego poczucia, że samo utrzymywanie dyscypliny, czy też etyczności, czy też tych ślubowań jest najwyższą praktyką. Najlepsza dyscyplina, najlepsza etyczność, podobnie jak w przypadku szczodrości, to jest taka dyscyplina, w której mamy świadomość, że i ten, który ją utrzymuje, ślubowania, same ślubowania i istoty, dla których utrzymujemy te ślubowania, nie istnieją. Naprawdę, jakby same z siebie. Więc teraz mamy strefę dotyczącą cierpliwości. Więc dlatego proszę was wszystkich o cierpliwość, bo ja wiem, że to już niedługo obiad się już tam na was czeka, więc teraz jest dobry okazja praktykowania cierpliwości. Więc już jesteśmy spóźnieni 10 minut, bardzo przepraszam, proszę was o cierpliwość. Więc ja od razu może przeczytam. Jak elementy ziemi, wody, ognia i powietrza, bodhisattwowie pozostają niewzruszeni dzięki cierpliwości, doświadczają gniewu, obym osiągnął paramitę cierpliwości. Tinzula, tyny sem meba tam, nam to meba, to co nam to meba la tyny, tyny kontrowa la sobie yomary. Tyn na zi, tyny zoba gombury. Zoba gombeka sola, tyny tunchu, zepeki, mintunchu, ty kontrola sobie. Control lasso ba tam mangbo yore ta tsemi do control lasso ba dan tumbe chode zebe tumbe chode dungar tanin ji zepa lasso ba ta mangbo yore da tsemi do tene te tenzu tama drubne tene zebe paro de chimba tobro cho zobro cho. Czyli kiedy mówimy o przekraczaniu cierpliwości, to tutaj pojawia się taki przykład, że ziemia, wodę, ognia i powietrze nie mają umysłu, nie mają więc żadnych myśli, wobec czego nie gniewają się na nikogo. Można powiedzieć, że są taką istotą cierpliwości dzięki temu. Przykładem cierpliwości są niewzruszone. Przeciwieństwem cierpliwości jest złość, jest gniew. Najlepszą jakby formą cierpliwości jest cierpliwość znoszenia bólu, znoszenia cierpienia. I ta cierpliwość znoszenia cierpienia i bólu jest jakby najgłębszą, jakby największą cierpliwością. Następnie mamy paramitę pilności. Dzięki wcześniejszym entuzjastycznym wysiłkom pilność staje się stabilna, radosna i wolna od lenistwa. Dzięki sile ciała i umysłu, abym osiągnął paramitę pilności.
준주 송아데 초라 조와 송아데 초 세베카슬라 고네 콤퍼던 조와 준주라 데네 고네 콤퍼던 조와 초라 준주 준주세 아 데네 준주 잠베 준주지 텐트로 레로 마치신스다 민튼쇼 레로라 소바 아 데네 텐트로 송에카슬라 딱주르타 구주르지 준주 송아데 따도 조와텔 따주르지 준주라 텐세 구주르지 준주르 조세 텐조세 데네 레로라 소베게 데네 민튼쇼 메바스 따 레로 지루라 소바 요르바 따 튼조 두쪽에 당김도 마치 신 데네 톱단 뎀베 르심지세 데네 튠베초 튠베초 데네 따 준주지 톱 데네 망보송주와레 나타 변화 고치준주 라소바타 몽부송주와레 다 튼주 주세민도 데네 톱단 뎀비 르단 셈지 실미도비 준주 짬네 데네 준주지 파르드 침바 조브르 쇼스 pilność, czym jest pilność? To jest coś, co doprowadza nas do doskonałości. Ona pozwala, więc jakby rozwijanie pilności jest stabilna, radosna i wolna od lenistwa. Bo lenistwo jest jakby przeciwnością, jest jedną z przeciwności pilności. Chodzi o to radosna, dotyczy tego, że pilność jest entuzjastyczna. Że jest taka pełna podekscytowania, że jest pełna takiej radości, że dzięki tej pilności zbliżamy się do celu, osiągamy coś. Więc dzięki sile ciała i umysłu, to znaczy, że istnieją różne rodzaje siły, które pozwalają nam na doskonalić pilność. I poprzez więc te wszystkie siły dzięki paramicie pilności, dzięki te nasze siły ciała i umysłu nie mogą być jakby zatrzymane, nie cały czas wzrastają, dlatego modlimy się, abym osiągnął paramitę pilności. Ta dni samtienje paru dzimba zobar mhmba Tela shaloka chik duwa, tene tangbo yumata bitingan zin songare. Jibbe cho chada tamchi, tene kunzubji cho tamchi jume pe chungyengi churdula. Tene da yumata, minchurda, jachun laso patabru zikne, tene da te kangi chang yobar minupe samten tang ene pawran drove ting ting jin sume kap so la jibe ko cho tham chi jomba kangi cha la minye pa pawran drove ting jin tang dorje ta be ting jin so wan ne thar thuk ge ng ting jin re sa chu jun tha le ne be dorje ta be ting jin so wa re ma ta thun chu kang ga che tang ge ng te ne sa rim ba jin do jar wa lamla jarwa o tinje ngatene mangbore yinaya ta tusuki tunzu sheju mindu nga tindu tene something je parud de chimba zobra shows something je parud de chimba zone tene gomja gombapo tene gompa tisumji ta korsumle debam korsum mimikba Tini parodu chimba, korsum je parodu chimba, de topra shosongwa, zobra shosongwa. Ta lung mangbodu ta tindu shuma gubache. Następnie chodzi o paramitę medytacji. Dzięki samadhi podobnemu do iluzji. Co to znaczy? To znaczy, że pokonywanie, przywiązanie do zjawisk, które i dzięki świadomości tego, że
że zjawiska są jak iluzje, jak tęcza i tak dalej. Więc kiedy mamy, więc w samawi, kiedy spoczywamy w samawi, wiemy, że te zjawiska właśnie takie są, więc one nie są w stanie nas wytrącić z tego samadhi. Żadne przeszkody nie są w stanie nas pokonać. Nie jesteśmy, nie popadamy. To jest takie samadhi poważnego kroczenia właśnie dotyczy tego. I samadhi podobnemu vajra to jest samadhi, które się pojawia na 10. poziomie bodhisattwy. Można by było tutaj omawiać jakby różne samadhi na różnych poziomach bodhisattwy, ale nie mamy na to czasu. Tak czy inaczej, samadhi podobne vajra dotyczy już 10. wchłonienia, więc modlitwa jest, abym osiągnął paramitę medytacyjnego wchłonięcia. I również, podobnie jak poprzednio, przekraczanie tych, to przekroczenie, czyli ta paramita, przekroczenie tej zdolności polega na tym, że widzimy medytującego, medytację, przedmiot medytacji jako puste. Tanenda chupa sirbje parudu chimba la pemba sirbje parudu chimba zopar pemba dela tsigje shaluga jig sungdu number tabe gosum dang songare an dim ma she na te chen jiksa ma de dene chue rap to number je pe lo se dandam she pe ge chan ne dandam she ba de chan ne tab dop mulam ye she sen parudu chimba jugi jema ji a ta ti number tabe gosum songe kapsula nilu dandam demba dento ji wenba de la mo tongba ni su de a yul la chenma xiwe de da wenbe go su da yul la chenma xiwe go su de la ju chenma me ba su yul jin timu me ba sipalan de be go su de la debu memba me ba da de la number ta be go su su Tene tusum ta tandam dembala dembra madrupala tene nyambaji tinta tinte jalab jana toko durdu jirwa tene riksum sum jiba sum kapsula munji tarikpa tatin tarikpa chimin tarikpa singate riksum sum jiba sumade te kabala sum yuare sena tene o da myomji jalpo Jumbe shipin dosene, tene domang pe sumchupa ganan yore. Tela tene dotsi chupare, ti indu ta tiganan sumbare, tanda digi riksum sumate. Teta bung undu chine, sherbji parudu chimba zopra shos. Następna. Dostępna strofa dotyczy prajni, do paramity prajni. Dzięki urzeczywistnieniu trzech brań wyzwolenia, jednakowych natury z czasów i trzech rodzajów wiedzy, bym osiągnął paramitę najwyższego zrozumienia. Więc prajnia pozwala nam rozpoznać, co jest darmą, co nie jest darmą, co jest prawdą, co nie jest prawdą. Więc to jest jakby mądrość, która zna ostateczne znaczenie. Czyli kolejne paramity to są paramity właściwości, paramity metod i tak dalej. Ale one opierają się właśnie o tą paramitę, która jakby pozwala widzieć rzeczy takimi, jakie są. Opiera się na, opiera się na urzeczywistnieniu, że wszystko jest pustością.
Więc jest to prażnia, która, że każde zjawisko jest jakby nie posiada żadnych prawdziwych właściwości. W związku z tym wyzwalamy się od przywiązania do tych zjawisk. Więc jest to kolejna brama, a trzecia brama to jest wyzwalanie się od wszelkich oczekiwań dotyczących osiągnięć. Dalej mówi, jednakowej natury czasu, rzeczywistej jednakowej natury czasu. Czyli jakby widzimy, że przeszłość już zniknęła, teraźniejszość przemija w każdej chwili, w przyszłości jeszcze nie ma, że te trzy czasy są w gruncie rzeczy, mają tą samą naturę. Kolejnie i trzech rodzajów wiedzy, czyli tutaj chodzi o tak naprawdę nie wiedzę, ale bardziej świadomość tego, co było, co jest i co będzie. W 30 tomie sutry, więc jest to szósta sutra w takiej kolekcji sutr, która opisuje właśnie te trzy rodzaje świadomości. Więc to było takie krótkie jakby podsumowanie tej paramity prajni. Więc mówiliśmy, że trzecim tematem jest taka modlitwa, życzenie osiągnięcia owoców i kolejna część modlitwy właśnie dotyczy tego. Bym dzięki entuzjastycznym wysiłkom bodhisattwa osiągnął kaję sławioną przez wszystkich buddów, kaję świetlistości, kaję płonącą majestatem, aby wypełniły się moje zamiary. Amba, Mumba, Nazuba, Sanji Jokompa, Toba, D, Drupal, Shojis, Yonsu Dobre, Shojis, then Aransogia, Samba Terba, Aransu. Tini number Sanjebe Chule should do Sanjeki Jesu Juguare, Tini Gindun Tumba, the Tumato Yenani, Tini Dachimne Chimba Radu Chune, Tini Da Koran Tajin Duchene, Tini Zobe Sanjeju Compana Juguare, Tini Nanjurba number so Yenane, Tini Chichil Duchila, Sunju Doji Changa Kunduzambo Compa, Top Gugu, Yogone, Tigi Simchik, and Nanguare, Tini Teta Dula, Dubra Shoji, Yisne, Nazutin the Sanguare. Janju Samba Chambaki, then Konga Gombate, Toma Tukjebe Gombate, Zobra Chuchi, Sungar. Co to znaczy sławiona przez wszystkich Buddów? To jest Dharmakaya. Świetlistość dotyczy sam Boga Kai. Czyli wszystkie kaje, wszystkie formy cudownie przejawiane przez bodhisattwów. Co to są entuzjastyczne wysiłki bodhisattwów? Znaczy, że przez trzy nieskończone eony dokonujemy wysiłków, które doprowadzają nas do tego rezultatu. To jeszcze kaja płonąca majestatem to jest nirmana kaja. Więc dzięki tym wszystkim entuzjastycznym wysiłkom bodhisattwów osiągniemy w ten sposób stan Buddy. W
wkraczamy na środkę dharmy, polegamy na naukach Buddy. Wielu z nas przyjęło ślubowania mnisie, odeszło z domu i mieszka w klasztoru po to tylko, by przekroczyć samsarę i osiągnąć stan Buddy. Gdybyśmy nie rozpoczęli tej praktyki, gdybyśmy tego nie zrobili, to wszelkie życzenia, osiągnięcia, spełnienia życzeń Samantabhadry jakby się nie spełnią. Więc tutaj właśnie Maitreya jakby, to są jakby takie, wypełniły się moje zamiary. Tutaj jakby Maitreya mówił o tym, że o tych wszystkich życzeniach, które wyraził w całej tej modlitwie. Ta, dene ta zawe ge saje sumba jukdwa la phebare. Dene jukdwa tela tetar chepa chue jin sun ne, dene chige ye shalo ga ji ge sun du. Więc ostatnim tetem abym praktykował i postępował tak jak osławiony Maitreya. Po osiągnięciu mistrzostwa czas trzech sześciu paramit spoczął na szczycie dziesięciu bimi. Ta tetare chepa chue jins dene kondu malam di nandola chanju samba chambege dene malam taba tardu di nandun che chepa te tamche la chue jin nyamsa lembar che jing samba chata denba sheba te dene ta kapa chame mangbu gunghun le tu cheba yena yang tata dene zhe di nima nga dowe ge tu dina la yang dene chamba shebe gen chen nganzu ge tu dege nganam la tu san dene chenyen che nyamlen che dene chigi warwa dene tato dene sipa suna chamba she yongso chapa nga maungpa na dine namdre ngabar san je de nga dine rwa simchen tamji ju tundu la penpa tan dewa lana mebe chakpa lejang lakpa ngusu la dine mimbar cheba tetabuta denpa dine chambe gen chen tepa tsam chamba yila tenpa tsam chambe gen zunghan denpa tsam ki simchen tamji ji ju la simchen teta ki ju la chambe gen sim rere dene jula je toba tang dene le dang karba dembe khansa yena chambe tingen zen rere jula je toba tende re tela dene chamba tha ta demba suma re dene parudu chimba chu kondu sheba ta du yonsu zo ne sa chu kondu sheba ta du rimjen de de ne dene sa chu yu po tembo lana meba Tene Sachu Juntala Nebe Chanchu Sembe Kompan La Sachu Pola Rapto Ne Songare Ta Chanchu Sembe Chamba Tata Sachu Pola Rapto Ne Ne Gading Gombo Chen Juyo Are Tene Malam Jabe Kapsola Sachu Pola Rapto Ne Par Sho Sene Malam Jabe Yo Are Ta Tende Chike Tene Do Duna Gasare Titangi Tene Lam Tinduga Rimba Tang Tene parudu chimba chuda sachu tenzo jarne jeshin jeba songdu Tata tenzo tusu gan tangi mindu Tene renjo zamshire, tan jirba zamshire. Więc obym popraktykował i postępował tak jak osławiony Maitreya. Więc to jakby, to jest jakby życzenie, obym praktykował tak zgodnie ze słowami tej modlitwy. Obym on, który osławiony, który znany jest z życzliwości, który obudził bodhicittę i potem i w tym wieku obym został bodhisattwą Maitreyą i więc tu jest jakby takie życzenie, obym był taki jak on, obym w tym zdegenerowanym eonie mógł praktykować tak jak on, ten, który stanie się piątym Buddą naszego szczęśliwego eonu.
Obym stał się jak on, obym był jak on, obym... Dzięki jego życzeniom, samo usłyszenie jego imienia, albo czytanie jego życzeń, czytanie jego modlitw, tworzy wielką zasługę, i gdyż on jest znany z wielkiej życzliwości. Więc tutaj dalej mówimy, po osiągnięciu mistrzostwa sześciu parami, to bym stanął na szczycie dziesięciu bumi. Teraz Maitreya przebywa w niebie Tushita, na dziesiątym bumi Bodhisattwy, a na końcu naszej kalpy, naszego eonu, stanie się Buddą. Więc jest to takie życzenie, abyśmy zrobili dokładnie to samo, abyśmy byli w stanie być tacy jak on. Więc ta cała modlitwa omawia całą ścieżkę od początku poprzez wszystkie paramity. Nie byliśmy w stanie jakby omówić jej szczegółowo. Możemy powiedzieć, że stworzyliśmy jakiś związek z tą modlitwą dzięki tym krótkim wyjaśnieniom. To nie były takie pełne wyjaśnienia modlitwy.